Mam nadzieję, że wszyscy Państwo zaakceptowali informację, że zostało uruchomione nagrywanie. Program Mały Kolberg jest takim pomysłem na to, jak dzieciom przybliżać kulturę tradycyjną przez zabawę śpiew i taniec i jak pomagać tym nauczycielom. W programie szkolenie dla nauczycieli prowadzą osoby, które tą tradycją program Mały Kolberg się zajmują. Jest. Się zajmują na co dzień i poznali tą tradycję przez własne badania, własne przygody. I tego chcemy się też uczyć od siebie nawzajem, właśnie tej pasji do poznawania kultury lokalnej, kultury ludowej i tego, jak można się dzielić. Jest jeszcze z nami Kasia Paterek, wiceprezeska Fundacji Mały Kolberg, która też jest z nami od samego początku i też zajmuje się oprócz tradycji lokalnych bardzo ciekawymi rzeczami związanymi z dziećmi, społecznościami i naturą. Dzięki za pytanie i mam nadzieję, że tak, chciałam tylko wtrącić, że właśnie mam nadzieję, że będziemy wszyscy mogli z tego spotkania skorzystać, więc bardzo zachęcam do aktywności i będę też o tym przypominać dziś. Dobrego spotkania. Tak, możemy już zacząć. Zapraszam Gośkę Synowiec. Dzień dobry. Ja chcę dzisiaj mówić. Aha, najpierw może opowiem troszeczkę o sobie. Od 2014 roku jestem w programie Mały Kolberg. Natomiast od 2010 tak naprawdę zajmuję się działaniami międzypokoleniowymi. Jak myślę, co mi w tym bardzo pomogło, to w tych działaniach międzypokoleniowych, to przeprowadzenie się po raz drugi w moim życiu na wieś. I ta wieś się stała w ogóle niesamowitym potencjałem do działań międzypokoleniowych, do uruchamiania różnych rzeczy dla dzieciaków, dla ich rodziców, ale również dla seniorów. I będę trochę chciała o tym opowiedzieć w kontekście też działań, ale w kontekście też folkloru, jak to można wykorzystać i jaka jest przestrzeń do takich działań. A tutaj z tyłu jest moja chałupa i wiszą tutaj jakieś marne zioła, ale wieś, na której mieszkam i to też z takiego poszukiwania historii i tradycji tej wsi, to jest wieś, która słynęła kiedyś z uprawy lnu. I ja ten len uprawiam do dziś i on jest przyczyną różnych działań o charakterze takim już ciągłym, jak plecenie wianków, czy robienie różnych rzeczy z lnu, który kiedyś no, był podstawą naszego życia. Z tych paru lat pracy zastanawiałam się, dlaczego ta idea czerpania z tradycji do pracy z dziećmi jest ważna. I po pierwsze, to jest poznawanie nowych, starych obyczajów. I też dzieciaki, mam nadzieję, że będą kiedyś przekaźnikiem, a te nasze działania pokazują, że one chętnie w to wchodzą i na pewno z tego, co dostają od nas, zabiorą coś do swojego dorosłego życia. Przez 10 lat widzę, że to się też przekłada na taką większą więź z okolicą i regionem. Daje możliwość już tego, co mówiłam o wymianie międzypokoleniowej. Naszym zawsze najtrudniejszym ogniwem w tych działaniach międzypokoleniowych byli rodzice. Często używali takiego argumentu, że to sięganie po tradycję, sięganie do folkloru, to
niepotrzebne uczenie dzieci staroci. Natomiast w momencie, kiedy oni weszli już w te działania, to szeroko otwierali oczy, jakie to ważne i dla nich, i dla dzieci. Jak to jedna mama kiedyś powiedziała, że gdyby nie mały Kolberg, to ona by w życiu nie sięgnęła do swoich starych zdjęć i z dziećmi by tych zdjęć nie oglądała i nie mówiłaby, co fajnego było w jej dzieciństwie, co dzisiaj jeszcze w sobie nosi. Ale to też duma z miejsca, w którym żyjemy. I tak naprawdę działania z poziomu tradycji można powiedzieć, że są bezkosztowe. Co jest ważne w tych działaniach z tradycją? Po pierwsze, to tradycja to proces, ciągłość. Ja zawsze mówię o takim sączeniu tej tradycji, czyli na przykład jak przez to 6 lat pracowałam z nauczycielami, to oczywiście opracowywaliśmy scenariusze spotkań z dziećmi dotyczące właśnie działań z tradycją folklorystyczne i można to robić w postaci właśnie takich spotkań z dzieciakami, ale mogą to być również spotkania jakieś projektowe, mogą to być jakieś spontaniczne wydarzenia, ale mogą to być również spotkania cykliczne, które gdzieś się dzieją w jakiejś otwartej przestrzeni w danym miejscu. W momencie, kiedy planowaliśmy z nauczycielami te działania do te scenariusze zajęć z dziećmi, zawsze odwoływaliśmy się do roku obrzędowego i on nam bardzo pięknie systematyzował to na roku kalendarzowym, szkolnym, jak możemy z dzieciakami układać różnego rodzaju spotkania. Dzieciaki w tym wszystkim wykazują się naturalną ciekawością, radością, no dają niesamowitą energię, ale też co nam szalenie procentowało, to były grupy różnowiekowe, czyli że były i dzieciaki takie małe do trzeciego roku życia, czyli można powiedzieć, że w okresie żłobkowym, były dzieci przedszkolne, były dzieciaki z podstawówki, ale również pojawiali nam się uczniowie wówczas z gimnazjum, a w tej chwili no to już liceum. I ta grupa różnowiekowa to tak naprawdę taka naturalna grupa każdego z nas, bo jeśli jesteśmy w rodzinie, no to też mamy starszego brata, młodszą siostrę, mamy jakieś rodzeństwo ze strony taty lub mamy, więc jesteśmy umocowani już w takiej różnowiekowej grupie. Ta grupa różnowiekowa, która powstaje podczas naszych działań, ma tę zaletę, że dzieci doświadczają bycia młodszym i starszym nie tak jak w rodzinie. Jak w rodzinie jestem starszą siostrą, to żeby nie wiem, co się działo, to zawsze jestem starszą siostrą czy najstarszą. Natomiast w tych naszych grupach spotkaniowych dzieciaki miały możliwość doświadczenia i bycia starszym, i bycia młodszym, w zależności też od tego, kto na tych spotkaniach się pojawiał. Ogromnym potencjałem byli dla nas seniorzy. Oni przede wszystkim byli zaskoczeni, że się jeszcze do czegoś mogą nadać. Zaskoczeni byli tym, że przynosi im to radość. Sięgali do swoich doświadczeń, ale też uruchamiali swoją pamięć emocjonalną. I wyglądało to w ogóle niesamowicie, ponieważ podczas spotkań z dzieciakami w sposób absolutnie niezaplanowany nagle ktoś przypominał sobie słowa piosenki, ktoś przypominał sobie jakąś starą kołysankę, wyliczankę i oni bardzo chętnie się dzielili i włączali do różnego rodzaju naszych działań. Grupą, z którą nam było, już wcześniej wspominałam, dość trudno pracować, to byli rodzice. W zaproszeniu dzieci i seniorów jakby nie mieliśmy problemów, ale zaproszenie
a w te działania międzypokoleniowe rodziców to już było dla nas wyzwanie i zastanawialiśmy się wtedy podczas spotkań z nauczycielami, jakich używać argumentów, jak z rodzicami rozmawiać o tradycji, a jak pokazywać, dlaczego folklor jest ważny i słuchajcie, to chwyciło. Ale też mamy doświadczenia w pracy nad tradycją z uczniami szkół ponadpodstawowych. I dla nas to było zaskoczenie, że oni bardzo pięknie włączali się w działania, ale to, co też było dla nas ważne, że włączali się w działania, ale poza instytucjami formalnymi. I mamy taką jedną gminę z dwoma, dwie wsie leżące tak naprawdę graniczące z sobą. W jednej z tych wsi jest szkoła, a w drugiej z tych wsi zostało tak naprawdę boisko po szkole i tam dzieciaki w czasie wakacji przez nauczycielkę, przez kolejne wakacje mają organizowane zajęcia właśnie w oparciu o folklor i tradycje. I tutaj, gdzie nie ma szkoły, która została kilka lat temu zlikwidowana, gimnazjaliści, licealiści po prostu pięknie przychodzili na te zajęcia, włączali się w zabawę, przenosili te zabawy później na swoje podwórka i bawili się z młodszymi dziećmi. Natomiast starsi uczniowie w tej szkole graniczącej z tą wsią, no niestety nie chcieli nam wejść w te zajęcia. Jeszcze chciałabym się zatrzymać na tych seniorach, ponieważ nasi seniorzy, którzy brali udział w tych naszych pracach, zajęciach, organizowaniu różnego rodzaju spotkań cyklicznych z dzieciakami, przygotowywali mnóstwo aktywności, które były aktywnościami starej wsi. Jedna z naszych uczestniczek na przykład zadała sobie tyle trudu, że przeznaczyła swój kawałek pola na zrobienie żniw takich, jak to kiedyś były. Więc pole nie zostało skoszone, były przygotowane przez nią sierpy, przyszły całe rodziny i wspólnie to pole po prostu zżyliśmy. Również bardzo chętnie różnego rodzaju panie pokazują robienie sera, pokazują kiszenie kapusty. Dla dzieciaków jest to absolutna radość i zabawa. Natomiast nasze seniorki momentalnie przypominają sobie, jaka muzyka, jakie śpiewy towarzyszyły takim aktywnościom. Piękne i cykliczne spotkania mamy z dzieciakami gry i zabawy na przydróżku. I to są stare zabawy, w które bawiły się kiedyś dzieciaki na pastwiskach, pod lasem, a na łąkach, połączone ze starymi wyliczankami. Mnóstwo atrybutów do tych zabaw przynoszą nam właśnie seniorzy, którzy jeszcze mają gdzieś tam po domach pochowane te swoje skarby. Dla dzieciaków jest to absolutne zaskoczenie, że tak naprawdę niewiele potrzeba i że te rzeczy, które im się wydawały już absolutnie do niczego nie nadające, stają się super zabawą, super zabawką i można wokół tego bawić się cały czas. I takie ostatnie działanie w obszarze tej tradycji, które połączyło kilka wsi, to udało się pozyskać pieniądze na murale, które miały powstać na przystankach autobusowych, takie stare gierkowskie jeszcze przystanki murowane autobusowe, które są w kilku wsiach, miały być ozdobione muralami, ale te murale miały być związane z tradycją.
i odbywały się takie spotkania, gdzie takim moderatorem był historyk, ale przychodzili właśnie seniorzy, przychodziły dzieciaki, przychodzili rodzice i wspominali swoją tradycję, swój region, swoje miejsce i w oparciu o te ich wspomnienia i w oparciu o takie fakty już historyczne powstawała tematyka tych murali, czyli jakby stare łączyło się z tym, co się dzieje dzisiaj i co zostało jeszcze w pamięci. I teraz jakby takie obszary, w których ta tradycja podczas tych wielu lat pracy z dzieciakami nam się pojawiała i odżywała. No przede wszystkim w edukacji formalnej, czyli głównie przedszkola, szkoły, szkoły wyższe. Myślę tutaj o takiej inicjatywie, gdzie też Fundacja Małego Kolberga, myślę, że miała na to wpływ. To jest powstanie studiów w zakresie muzyki tradycyjnej. Chodzi tutaj o Akademię Muzyczną w Katowicach. Natomiast z tą edukacją formalną w przedszkolach i szkołach to sytuacja wygląda tak, że jeśli przychodzą do nas na szkolenia z danej instytucji dwie nauczycielki, to one stanowią dla siebie już wsparcie i wzajemną inspirację i pomoc przy realizacji tego typu działań na terenie danej placówki. Ale też są osoby, które opracowują spotkania dla dzieci, które są nauczycielami i w ramach różnego rodzaju finansów gminy realizują zajęcia dla dzieciaków w przedszkolu na terenie przedszkoli w danej gminie czy podczas na przykład zajęć świetlicowych. I tutaj się właśnie kłaniają te grupy różnowiekowe, o których mówiłam wcześniej. Ale tradycja również odżywa w edukacji nieformalnej i tutaj chciałabym jeszcze oprócz tych klubów zainteresowań, różnego rodzaju kursów, powiedzieć o ogromnej roli koła gospodyń wiejskich, które są dla nas ogromnym wsparciem w pracy z tradycją i w ogóle kopalnią, jeśli chodzi o rzeczy związane z regionem. I kolejna taka przestrzeń to są uniwersytety trzeciego wieku. To są ludzie powyżej 60 roku życia, którzy mają czas i chcą robić różnego rodzaju rzeczy dla siebie, ale również i dla miejsca, w którym mieszkają i żyją. I w oparciu o te uniwersytety trzeciego wieku udało nam się przeprowadzić wiele działań. Teraz na przykład w gminie, w której mieszkam, w województwie łódzkim, w gminie Parzęczew, a razem z seniorami realizowaliśmy taki projekt, gdzie stare bajki przerabialiśmy na bajki terapeutyczne dla dzieci teraz w okresie pandemii. I tak nam się cudownie udało wstrzelić, że kiedy jeszcze można było spotykać się z dzieciakami, to opowiadałyśmy im te bajki przez dłuższy okres czasu. Było to ważne i dla dzieciaków, ale dla nas było to też cudownym przeżyciem. I edukacja pozaformalna, czyli takie miejsca, gdzie możemy zdobywać wiedzę, umiejętności, ale też jakby doskonalić własne dyspozycje poprzez taki codzienny kontakt, na przykład właśnie poprzez pracę, dom, zabawę, ale takim miejscem w przestrzeni gminnej są tereny sołeckie.
I te tereny sołeckie to są cudowne miejsca na różnego rodzaju spotkania. Ja mam kontakt z kilkoma gminami i jakby sołectwa w tej chwili robią się coraz bardziej aktywne. W wielu sołectwach tworzą się stowarzyszenia i stowarzyszenia też mają możliwość pozyskiwania z gminy środków na różnego rodzaju działania. Takie w obrębie właśnie gminy czy swojego sołectwa. I warto też o tym pamiętać, dlatego że to jest możliwość pozyskiwania pieniędzy na nasze działania, jeśli chcielibyśmy coś takiego w naszej okolicy robić. Natomiast też jeśli chodzi o seniorów, to w tej chwili ta polityka senioralna jest taka, że dużo różnego rodzaju fundacji i instytucji proponuje różnego rodzaju programy, projekty dla seniorów. I to jest cudowna przestrzeń, żeby wedrzeć się z tą tradycją i folklorem. I na przykład my teraz realizujemy taki projekt finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EU w Warszawie. To, co jest fajne, że w tych projektach takimi osobami inicjującymi działania jest z jednej strony senior, a z drugiej strony młodszy partner. I to są ewidentnie osoby młode, takie do 35 roku życia. I to jest fajna rzecz na robienie różnego rodzaju rzeczy międzypokoleniowych, gdzie w każdym z takich naszych działań naszymi odbiorcami są zawsze i uczestnikami dzieciaki. Więc zachęcam jakby do popatrzenia też na takie możliwości wspierania w miejscu, w którym będziemy realizować działania dla dzieciaków, ale również, że to są takie pieniądze zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim poprzez różnego rodzaju fundacje, gdzie możemy po prostu pisać własne projekty, rozpoznawać potrzeby naszego środowiska i budować różnego rodzaju programy właśnie ożywiające tą tradycję, folklor w połączeniu z oczywiście społecznością lokalną. I teraz jak mówię o tej społeczności lokalnej, to tak z tych paru lat takie zasoby do pracy z żywą tradycją. Co nam się tutaj pojawia w tej przestrzeni, co nas będzie wspierało? No, po pierwsze otoczenie, po drugie zwyczaje. Warto znać, poznawać, szukać osoby, które nam to przybliżą, te zwyczaje w tych właśnie różnych sferach. Instytucje, które są dla nas wsparciem, ja już o nich troszeczkę wspominałam i mówiłam, ale też warto pamiętać, że biblioteki są też takim dobrym miejscem. No i przede wszystkim domy kultury. Nasz lokalny dom kultury ma ogromną rolę, jeśli chodzi o takie dawanie nam przestrzeni i wspieranie nas, czyli seniorów, w tej pracy z żywą tradycją. Stowarzyszenia, ale również świetlice wiejskie. To jest piękne miejsce i świetlice szkolne. No cudownie, jeśli w danym miejscu są jakieś muzea, skanseny, bo zawsze to jest dodatkowa atrakcja. Ludzie, których mamy wokół siebie, różnego rodzaju muzycy, rzemieślnicy, twórcy ludowi, ale seniorzy, oni szalenie chętnie się dzielą tym, co im zostało
z tamtych lat. Ja zresztą ostatnio się bardzo wzruszyłam, jak 80-letnia seniorka przyniosła zapisane karteczki przez jej babcię z różnego rodzaju przepisami na ciasto. No słuchajcie, to są w ogóle historyczne momenty. Miejsca, jakie mamy do dyspozycji w tej pracy z żywą tradycją, to oczywiście przestrzeń publiczna, ale stare budownictwo, domy rzemieślników, to wszystko jest dla nas bardzo ważne, jeśli pracujemy nad tą naszą tożsamością. No i to, co my wnosimy do tej pracy z żywą tradycją, czyli cała nasza sfera społeczna, psychologiczno-emocjonalna, fizyczna i intelektualno-poznawcza. Jak jeszcze na koniec, tak mówiąc o tych seniorach i dzieciakach, to bardzo pięknie te sfery się uzupełniają, ponieważ wiadomo, że seniorzy sobie lepiej dają radę z różnego rodzaju obszarami w tej sferze społecznej czy psychologiczno-emocjonalnej. Natomiast jeśli chodzi o tą sferę fizyczną i taką ciekawość poznawania, to na pewno to jest bardziej widoczne u dzieciaków. One są bardziej sprawne, bardziej ciekawe, lepiej orientujące się w różnego rodzaju nowinkach, chociażby takich związanych z komunikacją na dzisiejszy czas. I jakby seniorzy nie mają żadnych problemów, żeby te różnego rodzaju talenty nam się przenikały. I teraz już na koniec taki troszeczkę koronny argument. Sprzed paru lat Nobel dla Dylana to jest najlepszy dowód na to, że folk jest w dalszym ciągu trendy i żywy, i ja wszystkich zachęcam do ożywiania go każdego dnia, bo jest to po prostu fascynujące. Dziękuję. Dziękujemy, Małgosi. No i przejdziemy od razu do następnego punktu naszego programu, w którym chciałbym zaprosić Państwa do przedstawienia się sobie. Gośka będzie nam troszkę pomagać w moderowaniu tego naszego spotkania. I o czym chciałbym, żebyśmy sobie opowiedzieli, to właśnie o tych naszych małych społecznościach i o jakichś małych sukcesach w działaniach związanych z muzyką tradycyjną, z tradycjami lokalnymi, choćby z kulinariami. U mnie się pies rozszczekał, ale chyba się uspokoił. To ja może zacznę, powiem parę słów o sobie, jak to u mnie wyglądało ta przygoda. W tej chwili jestem w domu w Orliku. To jest taki dom, który moja mama kupiła kilkanaście lat temu, kiedy była dyrektorką Domu Kultury w pobliskim miasteczku. W tej chwili mieszka w Poznaniu i generalnie z Poznaniem jesteśmy związani bardziej. No ale tutaj w powiecie szamotulskim spędziliśmy ponad 20 lat. I ten dom jest dla mnie jakimś takim centrum, powiedzmy, mojego wszechświata w tej chwili, ale też jest związany z nimi dużo działań i dużo wspomnień. Bo moja mama, będąc właśnie dyrektorką Domu Kultury, robiła tutaj dużo ciekawych różnych rzeczy. Między innymi powstała tutaj kapela z Orliczka.
która była takim projektem muzycznym złożonym z naszych sąsiadów, z różnych dzieciaków, które przychodziły tutaj grać. Mój ojczym uczył wszystkich grać, a to na gitarze, a to na wujarce. Moja mama uczy śpiewu, więc no i kopiowaliśmy wtedy muzykę tradycyjną, czy muzykę folkową, którą słyszeliśmy w radiu, w różnych nagraniach, Kapele ze Wsi Warszawa, Tołchaje. Wszystko zaczęło się od takiego projektu Szansy na sukces, gdzie śpiewali młodzi ludzie muzykę ludową z repertuaru zespołu Mazowsze. No i taka to była folkowa przygoda z muzyką tradycyjną, w dzisiejszym rozumieniu może mająca niewiele wspólnego, ale było to bardzo ciekawe spotkanie społeczne, bo tutaj właśnie na gruncie tej muzyki amatorskiej, czy ludowej, czy tradycyjnej właśnie spotkały się osoby, które w inny sposób by się nie spotkały. To były na przykład dzieci imigranta z Bułgarii. To byli nasi sąsiedzi z jednej i z drugiej strony, którzy ze sobą nie gadają. Była dziewczyna z domu z bardzo zaawansowaną patologią, dla której właściwie to była jakaś jedyna ucieczka z tej beznadziei i z biedy. To miało taki sens i społeczny, no i artystyczny też, bo nawet zostaliśmy nagrodzeni na festiwalu Mikołajki Folkowe w Lublinie i jeździliśmy trochę z koncertami, także to jest dla mnie taki punkt wyjścia do tego, co może się wydarzyć w małej społeczności, kiedy osoba z pasją weźmie się za działanie. Ja rozumiem, Witek, że trochę poszedłeś na gotowe i będziesz kontynuował to, co już się tam wydarzyło, tak? A słuchajcie, czy my możemy mówić do siebie po imieniu? Super. A Kasiu, a opowiesz nam coś o sobie, co robisz? Czy masz jakieś doświadczenia w pracy z dzieciakami? A może nie masz? A może masz jakieś pomysły? To znaczy Kasia Janiszewska, ja jestem z Kapeli Janiszewskich, tutaj jako reprezentacja i jest jeszcze tutaj w konferencji moja siostra Gosia Müller. Nie chciałabym za dużo opowiadać, bo my za tydzień mamy też godzinkę do wypełnienia, także nie będę chciała za dużo tutaj też zdradzać, żeby nie zajmować też innym czasu. Natomiast my z mężem moim Krzyśkiem, który akurat dzisiaj jest nieobecny, zajmujemy się no już od ładnych paru dziesięciu lat. Najpierw muzyką taką, tak jak Witek mówił, folklorystyczną, a od już dłuższego czasu muzyką tradycyjną. I pochodzimy po prostu z Pomorza Zachodniego, dlatego jest dla nas to bardzo interesujący projekt. Ja już wcześniej też znałam projekt Mały Kolberg, kiedy zdaje się, że pierwsza płyta była wydawana z Wielkopolski, także brałam udział w zrzutce i też byłam zainteresowana tym projektem. Dla mnie też jako osoby, która prowadziłaby ewentualnie jakieś działania z dziećmi i później faktycznie przydały mi się te materiały do pracy z dziećmi. W tej chwili mieszkam w Niemczech i tutaj blisko z granicy z Luksemburgiem i tam prowadziliśmy też działania w przedszkolu luksemburskim. Także tutaj sytuacja też jest taka, że mamy dzieci momentami wielojęzyczne. Także więcej na ten temat powiedziałabym już za tydzień. Super. My mieliśmy na ostatnim spotkaniu bardzo silną grupę irlandzką na Radomszczyźnie i to też takie fajne i ciekawe rzeczy jakby pokazujące, jak ta tradycja i ten folklor dzieje się u nas i gdzieś tam ja rozumiem, że będziesz, Kasiu, o tym też mówiła na następnym spotkaniu.
Masz takie doświadczenia? Tak, dlatego mam takie doświadczenia, jak tutaj ten folklor wygląda w ośrodkach po prostu polonijnych też. Aha. Ale też dla mnie interesujące jest, jak ten folklor wyglądał wcześniej na zachodnim Pomorzu do 1945 roku. Super. Dzięki. Agnieszko, wyciągam Cię i zapraszam. Dzień dobry, przedstaw nam się i opowiedz o swoich doświadczeniach. Nie wiem, czy Agnieszek jest więcej, czy to o mnie chodzi. Oczywiście, że o mnie. Nie widzę wszystkich, więc może nas jest więcej. Nazywam się Agnieszka Pawłowska. Ja tak słuchając Was wszystkich, to ja generalnie takim jestem zewnętrznym burkiem, że się wyrażę. Czyli ja generalnie nie pracuję z dziećmi w tym kontekście tradycyjnym, czy w ogóle nie z dziećmi również nie. Natomiast tradycja fascynuje mnie od generalnie wielu lat. Z dziećmi pracowałam tylko w innych klimatach. No jakby część z Was tutaj znam osobiście, spotykaliśmy się i przy różnego typu warsztatach muzycznych. Ja niestety nie gram na niczym, tylko śpiewam, słucham, podziwiam i przytańcuję, kiedy mogę. Natomiast z racji tego, że chciałabym jakby tak tego więcej trochę wprowadzić do swojego życia, osobiście do prywatnego sobie jakby wprowadzam, natomiast bardzo chętnie bym dożyła go sobie trochę do tego życia mojego zawodowego i stąd właśnie przyszłam tutaj, żeby sobie trochę posłuchać czy podyskutować w tej kwestii właśnie, bo pracuję na uczelni artystycznej i tutaj chciałabym sobie trochę tą niszę też dla siebie wypracować i może coś stworzyć. Super. Ja teraz chcę zaprosić, dzięki. Krzysztof, możesz włączyć kamerkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Widać wszystko, słychać? Wszystko widać, wszystko słychać. Witam Was, bo widzę, że jest jeszcze obok Ciebie ktoś. Tak, moje. Super. Przedstawcie się, skąd jesteście, co robicie i o czym nam chcecie tu opowiedzieć w tym kontekście pracy z tradycją, z dzieciakami, a może w ogóle opowiedzcie. To ja może zacznę, a Ewa będzie uzupełniała. Ewa 20 lat temu wpadła na pomysł, żeby w Szczecinie kontynuować temat folkloru, ale bardziej opracowanego artystycznie, czyli jesteśmy przedstawicielami, Ewa jest założycielką i prowadzimy przez 20 lat zespół pieśni i tańca Szczecinianie w Szczecinie, który od kilku osób rozrósł się przez te 20 lat do blisko 400 osób, bo tyle mniej więcej teraz jest w zespole. Zamiłowanie do folkloru nabyliśmy od naszych rodziców. Ewa ma korzenie od strony taty z Wielkopolski, mama jest rodowitą Szczecinianką, natomiast ja mam taką mieszankę troszeczkę wybuchową, bo mama urodziła się na terenach obecnie rosyjskich, wtedy to była jeszcze akurat Polska tuż za granicą w miejscowości Świsłocz, a tata pochodzi z regionu Starej Wsi, można powiedzieć, czyli niedaleko Podlasia, Węgrowa. Także centralna, może centralna, w miarę centralna Polska. Natomiast skąd się wzięło to zainteresowanie? No to, że dlatego przede wszystkim, że muzyka gościła w naszych domach od dzieciństwa, odkąd pamiętamy. Rodzice muzykowali, śpiewali, przekazywali nam tą tradycję, a wcześniej ja miałem do czynienia, będąc w liceum muzycznym w Poznaniu, tam też zacząłem grać w zespole Poligrozianie, a na studia, kiedy trafiłem do Szczecina, poznałem Ewę, a Ewa wtedy właśnie zakładała Szczecinian, a wcześniej tańczyła w jeszcze innym szczecińskim zespole, którego już niestety nie ma. Z biegiem lat staramy się pogłębiać tajniki polskiego folkloru różnych regionów, bo obecnie mamy opracowane kilkanaście regionów w repertuarze naszego zespołu. Pracujemy z małymi dziećmi, z młodzieżą, ze studentami, z dorosłymi, a od kilku lat z seniorami. Także tak słuchaliśmy z zaciekawieniem, co tutaj opowiadałaś o tych relacjach seniorów z dziećmi, co rzeczywiście świetnie się ze sobą łączy. No i staramy się pogłębiać tą naszą wiedzę, jeździmy, szkolimy się u różnych regionalistów,
gdzie jeżeli mamy czas, to bierzemy udział w różnych warsztatach, żeby tą naszą wiedzę pogłębiać. Interesujemy się bardzo muzyką tradycyjną, ale również muzyką no, troszeczkę przerabianą na potrzeby sceniczne, że tak powiem. Ludzie się dziwią, że w Szczecinie nie mamy problemu z naborem, z naborami co roku, bo zainteresowanie folklorem i akurat tym, co my robimy, wydaje nam się, że robimy na tyle dobrze, że uczniowie przyszli, słuchacze i uczestnicy naszego zespołu co roku w kilkanaście, a nawet w kilkadziesiąt osób chcą się dołączyć, więc musimy te nabory jakoś tak kierować, żeby każdy mógł znaleźć swoją grupę wiekową i adekwatną do swoich umiejętności. Szkolimy się wokalnie również, gramy sami na różnych instrumentach, nasze dzieci również. No tak, w pigułce to tyle o nas. Słuchaj, jak słucham waszych korzeni regionalnych, to już macie 3/4 Kolberga, jeśli chodzi o regiony. Natomiast dla mnie fascynująca jest jakby trwałość tego, co robicie. Bo w momencie, kiedy spotykam się z różnego rodzaju takimi zespołami regionalnymi, to oni zawsze mówią, że im się rwią pokolenia. Czyli na przykład śpiewają babcie, dziadkowie, a śpiewają rodzice, a na przykład nie mają dzieciaków, bo oni robią zespoły takie właśnie międzypokoleniowe. Mhm. Albo mają lukę w postaci rodziców, bo są dziadkowie, są dzieciaki, przy czym oczywiście nie z jednej rodziny, natomiast ja używam tutaj jakby takiego wskaźnika wiekowego. I powiedzcie mi, czy ten wasz zespół, bo ja tego nie wiem, on jest taki międzypokoleniowy, czy macie grupy wiekowe? Pracujemy grupami wiekowymi, jeżeli chodzi o repertuar, na przykład, ale na przykład koncerty kolęd, czy ogólnie spektakle, bo teraz już zaczęliśmy nawet spektakle przygotowywać, to łączymy pokolenia ze sobą, tak? To jest zawsze jest jakieś... tak, że na wspólnej scenie jest i mama, która ma lat 45, i jej syn lat 16 i razem tańczą w danym repertuarze, tak? Więc jest na scenie, że ja tańczę i moje dziecko tańczy również, więc mamy, łączymy te pokolenia. Mamy kilka... przeżycie i no i dreszcze są wtedy na ciele, jak jesteśmy podczas... Mamy kilka rodzin, gdzie tańczy dziadek, który 80 parę lat ma, a jeździ na rolkach i w ogóle jest wulkanem dziadek, energii. Syn z córką tańczy, tak. I wnuk. Także tak, no, tak, są takie tak. Rzeczywiście. Jest kilka rodzin, gdzie od dziadka po wnuka. To są niesamowite przeżycia i zawsze duże emocje dla nas wszystkich, a co dopiero dla tych rodzin, które występują razem na scenie. Słuchajcie, to jest w ogóle dla mnie fascynujące, jak poprzez tą tradycję buduje się też bliskość i więź. Tak, to zgadza się. To nawet widać na obozy, które początkowo organizowaliśmy, takie letnie, w lato z reguły jeździmy na Podhale. To na początku jeździły dzieci, a już od kilku, a nawet kilkunastu lat rodzice jeżdżą. Każdy ćwiczy w swoim, że tak powiem, szałasie. Tutaj są warsztaty wokalne, regionalistów zapraszamy. Tutaj się dzieją jakieś podnoszenie techniki tańca, ale też regionalistów odnośnie różnych regionów, które mamy w repertuarze, czy które dodatkowo co roku, czy co dwa lata opracowujemy kolejny region. Także zainteresowanie jest potężne i rzeczywiście jesteśmy taką jedną wielką zespołową rodziną, bo we wszystkim, co nie robimy, to robimy to razem. Razem się spotykamy w wolnym czasie, razem opowiadamy swoje różne historie, razem sobie pomagamy w problemach. Nawet powiemy tak, że jak młodzież nasza robi sobie taką domówkę, tak przysłowiowo, no to jak się spotykają razem, no to tańczą i śpiewają repertuar, który poznali w zespole, tak? Więc dalej cały czas są w tym. To jest ich świat, to jest ich życie. Tak. No wasze też, to widać. No nasze też. Nasze też. Od rana staramy do wieczora. Się zarażać. Super. Zarażajcie się wzajemnie, bo to piękna energia. Gratuluję. Litko, ja wracam do tego, że jestem z wykształcenia pedagogi i mi teraz tak mi trochę weszło takie odhaczyć. A tutaj mi jeszcze został ekranik z Lidką. Lidio, czy ty jesteś gdzieś? Czy ja mogę cię zaprosić, żebyś się przedstawiła? Może się przedstawić?
mówią, że spotkania na Zoomie często przypominają seanse spirytystyczne, gdzie wywoływany duch nie chce się odezwać usilnie. Gośkę zamroziło. Czy jest może jeszcze ktoś, kto chciałby się odezwać i opowiedzieć o sobie, to zapraszam. Kaciaryna też pewnie gdzieś znikła na chwilę. Nie, nie zniknął. Nie o. Znikłam, jestem tutaj. Cześć, dzień dobry wszystkim. Zawsze mam problem, żeby w ogóle mówić o sobie, ale postaram się coś tam wykombinować. Jestem Kacia. Jestem ogólnie z Grodna, z Białorusi i mieszkam na Pomorzu Zachodnim od 8-9 lat. Jakoś tak wyszło, że po prostu przyjechałam tutaj i totalnie się zakochałam w tym regionie, w jego specyfice kulturowej, w jego, ale w jego pięknie przede wszystkim. I nie mogę powiedzieć, że mam jakieś ogromne doświadczenie w przypadku pracy z dziećmi, albo w ogóle nie mogę powiedzieć, że jestem jakąś super ekspertką od na przykład kultury tradycyjnej, czy coś tam jeszcze dużo robię, ale staram się w miarę możliwości angażować się w różne przedsięwzięcia, chociażby zaczynałam zgłębiać swoje zainteresowanie i pierwsze podróże z ośrodkiem teatralnym Kana w ramach projektu wokół tradycji, ale też... Wiejski internet. Ale też aktywnie współpracuję z innymi ludźmi i po prostu na przykład z Kasią Janiszewską, z Agnieszką Pawłowską, Ewą Grochowską oczywiście, o których jeszcze od których z pewnością jeszcze dzisiaj wiele usłyszymy i fajnych rzeczy. No i chyba przy kolejnym spotkaniu będę też opowiadać o potencjale regionu i o tym, jak ja go widzę, a widzę, że potencjał tego regionu jest ogromny i przecudowny, więc też nie będę, jak Kasia Niszewska powiedziała, również nie będę za dużo zdradzać. Ja już, że tak powiem, jestem chyba słyszalna, więc tak. Witam po raz kolejny, ale tak... Że tak powiem, ten internet jest moją słabą stroną tutaj. Mamy zawsze problem z zasięgiem. Czy Lidia w międzyczasie się odezwała? Nie, ale ja mam jeszcze prośbę do Kaci, żebyś opowiedziała, czym się zajmujesz na co dzień. Dobre pytanie, bo wiesz co, bo zajmuję się wieloma rzeczami, ale tak naprawdę zajmuję się trochę managementem kultury, organizacją różnego rodzaju imprez. Też pracowałam i pracuję od wielu lat w edukacji nieformalnej, szczególnie w zasięgu polsko-białorusko-niemieckim i z tego też wynika doświadczenie moje na przykład pracy z dzieciakami. Gdy zbierają się międzynarodowe grupy dzieciaków, to jest bardzo fajne wprowadzać różne elementy różnych kultur w nasze wspólne tworzenie jednej grupy. Wydaje mi się, że dzieci z bardzo dużą ciekawością do tego podchodzą. Natomiast no, również współorganizowałam pierwszą edycję lipcówki z Kasią Janiszewską i innych podobnych przedsięwzięć. O lipcówce opowiemy za tydzień. Dobra. Kto jeszcze? To ja się jeszcze może wpowiem. Bardzo czuję się zachęcona do tego spotkania za tydzień i w ogóle bardzo się cieszę też Krzysztof i Ewo, że wy się pojawiliście i bardzo to jest dla mnie też niezwykle ciekawe to, co powiedzieliście o swojej działalności. Ja jestem w Małym Kolbergu, tak jak Witek na początku powiedział, od 2013 roku, od jesieni, czyli dokładnie 7 lat temu zaczęliśmy z Januszem Prusinowskim, a potem z Forum Muzyki Tradycyjnej, Witoldem, Małgosią i Fundacją Rozwoju Dzieci pracować nad tym programem. I to, co dla mnie od początku jest absolutnie fascynujące, to właśnie to, że
można podczas tych wydarzeń, teraz jak się okazuje również online, nie tylko na żywo, chociaż przez długie lata szczęśliwie na żywo, można było spotkać po prostu tak dużo niezwykle ciekawych osób, które bardzo często mówiły o sobie, że są właśnie pozytywnie zakręceni albo że są takimi lokalnymi wariatami lub wariatkami, tak, że robią bardzo dużo niezwykle ciekawych aktywności i wiele osób za nimi nie nadąża. Ja jakoś się tym fascynuję za każdym razem, po prostu jak te specyfiki w różnych regionach są niezwykle atrakcyjne i marzy mi się cały czas takie spotkanie wielkie po prostu wszystkich tych pozytywnie zakręconych osób, które działają właśnie w obszarze tradycji, ale też w takim obszarze łączenia właśnie międzypokoleniowego, też przy okazji dołączania do tego właśnie tej przestrzeni wyrazu, jaką jest właśnie śpiew, taniec, zabawa i myślę, że to jest niezwykle istotne. Ja pracuję na co dzień, jestem terapeutką i często pracuję z grupami i to, co mi wzbogaca w ogóle mój taki warsztat dotyczący na przykład pracy nad komunikacją albo radzeniem sobie z konfliktami albo nad takimi działaniami, żeby rozmawiać o jakimś takim byciu ze sobą w bliskości i w szacunku też do swojego tempa, szczególnie z dziećmi, tak? To bardzo często wprowadzam też te przestrzenie tych prostych zabaw, tak zwanych prostych zabaw, czy prostych rytmów z tradycji. I w każdym regionie, w którym się pojawiamy z małym Kolbergiem, dowiaduję się też kolejnych nowych aspektów. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to rzeczywiście na Pomorzu wygląda i jak u Was z Waszych doświadczeń te przestrzenie takiej właśnie przekazów tradycji i tego, po co te zabawy, po co te pieśni, po co te obrzędy, czy jakby melodie, po co one były ludziom, czy były, czy czemu one służyły, to jest dla mnie jakoś tak szczególnie atrakcyjna przestrzeń i tak, jestem bardzo, bardzo zaciekawiona tym. Dzięki. Super. A kto jeszcze ma ochotę opowiedzieć o swoich doświadczeniach, o swoich poszukiwaniach, o swoich przygodach z folklorem? Jeszcze jest z nami Ewa Grochowska, która będzie miała całą prezentację za chwilę, ale może Ewo opowiesz parę słów o swojej przygodzie. Dzień dobry Państwu. Doskonale, Witku, wiesz, że u mnie się nie kończy na paru słowach. I ja rzeczywiście, przepraszam, to jakiś trochę głupi żart, ale tak rzeczywiście jest, że jakoś jeden wątek u mnie pociąga drugi i robi się z tego opowieść szkatułkowa. Co zresztą się uważa w tradycji za jedną z takich umiejętności, jak śpiew czy granie na jakimś instrumencie. Ja wszystko o swojej przygodzie opowiem w tej swojej prezentacji, jeśli pozwolisz, bo oczywiście zamierzam Państwu przedstawić to w sposób systematyczny, o ile nawet nie naukowy, bo zawarłam kilka takich sformułowań, powiedzmy, no, naukowych w tej prezentacji. Aczkolwiek ja podchodzę do całego tego tematu rzeczywiście w paradygmacie przygody, bo przygoda
nie musi być powierzchowna. To, co nazywamy przygodą w życiu, to nie musi być powierzchowne, głupie, jakieś frywolne, nieznaczące, tylko przygoda może być czymś ważnym, może być doświadczeniem ważnym, głębokim, długotrwałym i mającym bardzo daleko idące konsekwencje w życiu i jednostek, i społeczności. Więc w tym paradygmacie przygody przedstawię swoją prezentację, jeżeli Państwo pozwolą. Dobrze, to będziemy czekać na prezentację, natomiast ja pozostałych uczestników zapraszam do sięgnięcia do swoich przygód z tradycją, albo poszukiwań tradycji, albo doświadczeń w pracy z dzieciakami. Wszystko to jest cenne i wszystko to jest ważne. I fajnie by było, żebyśmy tutaj w tym czasie spróbowali o tym opowiedzieć. Czy ja mogę zaprosić albo Beatę, albo Martę, albo Magdę? Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam do opowiedzenia. Bo jak nie, to będzie straszna kara i ja będę pół godziny opowiadać o swojej przygodzie z tradycją. Dołączyła do nas Marta Domachowska. Marto, jesteś w sam czas. Jeszcze nie słyszysz nas, tak? Marta łączy dźwięk. O, może teraz będzie mnie słychać? O, teraz cię słychać. Tak, właśnie, super. Właśnie opowiadamy o sobie. Ja jestem cały czas z wami. To w ogóle nie jest prawda, że mnie tu nie ma, tylko ja mam tak, że na jednym sprzęcie was słyszę, a na drugim was widzę. A niestety potrzebuję jednego z nich jeszcze, żeby w międzyczasie coś robić, więc przepraszam, że mnie nie widać. Na wszystkich spotkaniach dotychczasowych też tak było. Ja pracuję, jestem etnologiem i pracuję w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. I w związku z tym, jako edukator zresztą, więc tych doświadczeń, nie wiem, gdzie tu chyba patrzę, prawda? Jako edukator, więc tych doświadczeń z dziećmi nie tylko i z różnymi grupami wiekowymi mam sporo. Także no nie wiem, o tym się nie będę jakoś rozpowiadać wiele, ale to jakby i oczywiście też z folklorem, bo dlatego tutaj jestem, że się tą dziedziną interesuję szczególnie i również folklorem dziecięcym interesuję się szczególnie, ale używam go w różnych grupach wiekowych oczywiście i mówię intencjonalnie, że go używam, bo rzeczywiście traktuję go jako narzędzie do osiągnięcia różnych celów i w trakcie zwykłej zabawy, co bardzo najbardziej pewnie lubię, ale też w trakcie warsztatów tańca i spotkań śpiewaczych i tak dalej. Ale chcę powiedzieć, ponieważ rozmawiamy cię o Pomorzu Zachodnim, które mi się kojarzy bardzo z wielokulturowością, że praca w Muzeum Etnograficznym, bo oczywiście też jakieś tam doświadczenia mam poza formalnej edukacji, ale ta praca w Toruniu, bo my mamy skansen w centrum miasta i z tego powodu do nas trafiają różne grupy i indywidualni odbiorcy. Ona mnie tak zainspirowała do tego, żeby poszukać sposobów na to, jak za pomocą folkloru opowiedzieć albo odkrywać właśnie te wielokulturowe aspekty na naszym okolicom towarzyszące od wieków, bo Toruń był zawsze wielokulturowy, nigdy nie miał tak zwanej kultury ludowej w takim rozumieniu wiążącym ją z rzeczywistością wiejską. Był miastem wielowyznaniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nasze sąsiadujące z nami regiony to jest zazwyczaj taka wiedza, po którą przychodzą do nas nauczyciele i odbiorcy indywidualni, czy ze swoimi grupami, odbiorcy indywidualni i wychowawcy przedszkoli i tak dalej, dlatego że edukacja regionalna po prostu w pewnym momencie się stała bardzo popularna i też jest w podstawach programowych tych na różnych szczeblach edukacji. No ale właśnie
ponieważ tej wielokulturowości przed wojną było też sporo na wsi, no to próbujemy też o tym opowiadać w taki sposób, właśnie używając tych takich przykładów folkloru, które o tym świadczą, które są po prostu świadkami tej rzeczywistości. Więc wyliczanki, te piosenki o nieoczywistych refrenach, które nic nie znaczą albo nie wiadomo co znaczą, że są pochodnymi takich mieszanych języków albo przedrzeźniania się wzajemnego z tymi językami i tak dalej, no to są po prostu ciągle takie bardzo inspirujące zasoby. To tyle. Mm-hmm. Powiedz mi, jak dzieciaki w tych waszych warsztatach, zajęciach, jak rodzice, jak to jest odbierane? No, to znaczy, o tym jednym tylko chcę powiedzieć, że no bo jak jest odbierane, to bardzo wiele ma poziomów. I zależy, czy mówimy o tym, jak to w ogóle jest odbierane, czy że zajęcia w muzeum, jaki mają kształt, bo to często jest zaskoczenie, że jest tam dużo folkloru, czy że no, ten folklor jest takim fantastycznym kluczem do ludzi i do dzieci, i do rodziców, i do dziadków, babci, i do osób, które nie mają przy sobie wnuków, a przychodzą do nas i tak dalej. Jest po prostu 100% albo 150% skuteczną drogą do drugiego człowieka i międzyludzką, ale to myślę, że z zaskoczeniem reagują, ale właśnie też ta wiadomość o tym, że nie jesteśmy monolitem jako kultura, jako naród, jest też dla wielu osób zaskakująca, co udowadnia za każdym razem, że jest bardzo potrzebna ta edukacja w tym obszarze. No i też uwalnia takie w ludziach takie, no Toruń też obfituje w takich mieszkańców, no i goście to oczywiście, że przyjeżdżają z różnych miejsc, ale w Toruniu też bardzo jest wielu migrantów, że się tak wyrażę, osób, które po wojnie spłynęły przede wszystkim z Wilna, ale też z różnych innych stron, więc bardzo to jest takie pozytywne, że mogą opowiedzieć swoje historie, że mogą się po prostu poczuć jak u siebie na takich zajęciach czy w czasie takich aktywności wspólnych, że nie mówimy takim jednym tam językiem jednej kultury czy jednego miejsca, ale właśnie wspólnych wielorakich wartości. A to, co mówisz, Marta, to wiesz co, uświadamia mi coś takiego, że ja jestem z Łódzkiego, a Łódź no to miasto czterech kultur, tak? Natomiast wieś, w której mieszkam, jak moja przygoda z tą wsią się zaczęła 22 lata temu, mimo że całe swoje dzieciństwo, okres dojrzewania, potem macierzyństwo, to spędziłam na wsi, która była 20 parę kilometrów stąd. Więc to nie jest moja rodzinna wieś, w której jestem od tych 20 paru lat. Ale jak się tutaj przeprowadziłam, to miałam taki głód poznania regionu. I zaciągnął on mnie w to miejsce, że się okazało, że ta wieś w centralnej Polsce była wsią Olendrów. I zaczęły się po prostu niesamowite poszukiwania, jak to wyglądało, jak to było. I z tej fascynacji do przeszłości zrobiła nam się zupełnie spora grupa, ponieważ jesteśmy taką wsią, gdzie w tej chwili no, już dominujący są ludzie w moim wieku, którzy tu się wprowadzili, a tych na około 30 dymów w tej wsi to są cztery rolników, którzy tutaj byli z dziada, pradziada, reszta to napływowi. I się okazało, że my ci napływowi uruchomiliśmy tradycje i historię. I to w ogóle było niesamowite, bo zaczęliśmy szukać potomków, ponieważ nasza wieś, jak to się śmiejemy, graniczy z kilkoma wsiami i każda wieś ma w swojej nazwie góra. Czyli jest Kaczeska Góra, Pustkowa Góra, Sokola Góra, a ponieważ dookoła nas
płynie rzeka Bzura, więc się śmiejemy, że jesteśmy góry wokół Bzury. I te góry wokół Bzury zaczęły szukać swoich korzeni i tradycji. I to był taki moment niesamowitej jakby integracji wszystkich mieszkańców, a poprzez właśnie to poznawanie opowieści, poznawanie tradycji, a poprzez uczenie się takiego zwyczaju przyozdabiania kapliczki na majowe, a poprzez robienie wspólnych potraw na święta, więc się okazało, że dla nas, tych napływowych, ten region był bardzo cenny i ja sobie myślę, że on też był taką płaszczyzną dla tolerancji, ale też my zdobyliśmy, myślę, takie zaufanie miejscowej ludności, że nie wpadliśmy tu jak desant, tylko że to, co oni niosą z sobą, jest ważne. I sobie myślę, że to jest bardzo też istotne, jak ten region jest kluczem do dobrego życia dzisiaj, jeśli go wspólnie poznajemy. To ja, przepraszam, jeszcze zabiorę głos na chwilę i zaproszę Ciebie, Małgosiu, i zresztą innych też, bo już nie chciałam nic mówić, ale mamy od jakiegoś czasu holenderski park etnograficzny, bo nadwiślańskie tereny wokół Torunia też obfitowały w takie... No, osadnictwo holenderskie po prostu w historii, w związku z czym to jest właśnie jeden z takich momentów, w których czuję się, że ta praca ma naprawdę ogromne znaczenie, w tym sensie, że ta wieś, w której usytuowaliśmy skansen, to jest skansen in situ, czyli to jest dawna wieś holenderska, ale od czasów wojny Holendrzy mają nie najlepsze notowania wśród mieszkańców tej wsi, mieli i mają wśród ich potomków też. I to, że tam otworzył się skansen o tej tematyce, budziło naprawdę bardzo żywe dyskusje i było bardzo pojmowane dwojako przynajmniej. I też negatywne były niektóre z tych ocen i reakcji, wręcz z protestami. No nie chcę tam się wielce na ten temat rozwijać, ale to, że ci ludzie dzięki naszym działaniom, a przede wszystkim dzieci, bo skupiamy się na tej edukacji też skierowanej do najmłodszego pokolenia w tych obszarach, to jest takie odzyskanie dla nich pamięci o tych mieszkańcach, których historią jest nie tylko to, że tam na pewnym etapie swojej właśnie historii musieli wstąpić do tego czy innego wojska, no nie? Więc i to jest po prostu, wiecie, historia długo, wielu dekad niechęci potomków jednych, drugich i tak dalej, powrotów potomków Holendrów do tej wsi po wielu dekadach właśnie, kiedy nie mogli na to sobie pozwolić ze względu na to, że nie zostaliby przyjęci, nie? I to jest naprawdę coś, co przekonuje, że warto to robić. No. Dziękuję, już koniec. Super, dzięki bardzo. A kogo mogę teraz zaprosić, żeby opowiedział nam historię swoją? Bo powoli nam się będzie kończył czas. Widzę, pani Ewa Rudzka włączyła kamerę. Ewo, zapraszamy. Proszę tylko włączyć mikrofon. Na razie pani nie słychać. Proszę włączyć sobie dźwięk. Teraz już będzie. Dobrze. Teraz będzie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja dopiero weszłam. Także no i pięknie. Przepraszam za spóźnienie. Co też miałabym opowiedzieć? O swojej historii z tradycją, z folklorem. A zwracamy się do siebie po imieniu, jeśli można. Mhm. I zapraszamy do takiej swojej opowieści. Ojej, to czuję się taka jakby wyrwana do tablicy, nieprzygotowana absolutnie. No to chyba moja opowieść zaczyna się bardziej w takich ciągotach serca. No i pięknie. Tak, no bardziej, że...
Kocham śpiew i taniec ludowy. Może nie praktykuję aż tak często, ale jak tylko mam możliwość, to gdzieś tam jestem. Bywałam na domach tańca w Poznaniu, teraz mieszkam w Zielonej Górze. I też bywałam też na warsztatach właśnie z mojego Kolberga, więc jak gdzieś mam możliwość, to łapię takie cząstki, aby moje serce, moja dusza była taka ucieszona, ale też jeżeli mam możliwość, to też przekazuję dalej. Mam teraz przyjemność pracować w przedszkolu, więc mam nadzieję, że będę mogła jeszcze troszkę im też poprzekazywać z tego, co się wcześniej nauczyłam, również od Was, również od Ciebie, droga Gosiu, pamiętając, jak byłam na warsztatach u Ciebie. I między innymi też od Witolda, tak, bo nie widzę wszystkich, zapewne są tutaj osoby, które działają od wielu lat w tematach. Więc to chyba było tak na tyle na szybko. Właśnie, a propos historii mojej. Jestem połączona. A opowiedz nam trochę o tej pracy z dzieciakami w tym przedszkolu. Z dzieciakami to jest tak, ja pracuję i w przedszkolu, i w szkole. I mam teraz, od tego roku mam możliwość prowadzić takie warsztaty z muzykoterapii, więc tam używam wszelakich różnych instrumentów, które są na dziś na terenie przedszkola, ale też głosu, czy gdzieś tam ostatnio starałam się sięgnąć do jakiejś pieśni. Na przykład Małe Gołębisie zaczęliśmy to i zobaczymy, jak nam pójdzie, nie? To tak na dziś, na szybko. Super. Czyli w tej muzykoterapii wykorzystujesz właśnie te działania takie folklorystyczne. Chcę wykorzystywać bardziej, tak. Szczególnie jeżeli chodzi o głos, tak? I o użycie instrumentu. Super. Superek. Dzięki. No to mogę być jako jedną, tak? Że próbujemy na przykład robić tak zwany zaśpiew, tak? Ciocia zaśpiewuje i dzieciaki odśpiewują, tak? No, więc takie drobne elementy. Super. Na dziś. Pięknie. Czy ktoś, dzięki bardzo, czy ktoś nam jeszcze chce opowiedzieć o swojej historii z tradycją, z folklorem i o jakichś doświadczeniach w pracy z dzieciakami albo pomysłach na pracę z dzieciakami? Ja jeszcze miałbym pytanie do Krzysztofa i Ewy. Jak ta wasza przygoda się zaczęła? Chyba wspomnieliśmy mniej więcej, jak to się zaczęło. Ewa wcześniej miała do czynienia też z muzyką w domu rodzinnym, bo mój teść podgrywał na akordeonie i gdzieś tam ten folklor zasłyszany od swoich rodziców gdzieś tam w domu pobudzał wszystkie ich czujki. I tak została zaprowadzona jako dziecko na zajęcia do jednego z zespołów pieśni tańca, które w czasach komuny jeszcze istniały w Szczecinie. No i tak się wciągnęła wtedy w taniec, śpiew, aż w wieku już dorosłym, bo w wieku mniej więcej 19 lat po maturze stwierdziła, że warto kontynuować temat folkloru w Szczecinie i stworzyć taki zespół, no nazwijmy to, profesjonalny, jak tylko się da na samym początku. I tak też trafiła na kurs do Warszawy, do Mazowieckiego wtedy Centrum Kultury. I po tym kursie, gdzie poznawała różnych regionalistów przez 2 lata, tak łapała kontakty do nich. I po skończeniu tego kursu właśnie założyła w Szczecinie zespół i tak no nie udawaliśmy, że na wszystkim się musimy znać, tylko chcieliśmy czerpać tą wiedzę od tych regionalistów, którzy jeszcze wtedy żyli albo którzy są już sędziwymi ludźmi, ale w dobrej kondycji jeszcze całkiem. I tak zapraszaliśmy po kolei różnych właśnie ekspertów z tańców, żeby opowiedzieli o tym folklorze, o gwarze, o strojach, dlaczego to tak ma wyglądać, a nie inaczej. I oni nam stawiali praktycznie choreografie, które później szlifowaliśmy przez rok, 2 lata i przyjeżdżali na ponowną konsultację, żeby wszelkie jakieś tam niedopatrzenia
podpowiedzieć, jak wyczyścić. No i w ten sposób staraliśmy się i staramy się do dzisiaj opracowywać mniej więcej raz na rok, raz na dwa lata, zbierając fundusze, kupując oryginalne stroje, bo stroje zawsze szyjemy tam, gdzie nam ci regionaliści wskazują, także mamy przepiękne, oryginalne stroje, to nie są gdzieś tam zamawiane u krawcowych, które miałyby próbować dopiero swoich sił, tylko autentycznie każdy region, który mamy w zespole postawiony przez regionalistów, to stroje są autentyczne i szyte w danym regionie. No i tak muzycznie oczywiście też staramy się opracować to scenicznie, natomiast no, czasami możemy to bardziej zrobić regionalnie, czasami mniej, no bo umiejętności czy granie stricte ludowej, etnicznej muzyki nie zawsze jesteśmy w stanie zagrać, bo niektórzy z nas w kapeli, bo ja się akurat muzyką zajmuję, są muzykantami, a niektórzy są po prostu muzykami wyszkolonymi i jeździmy również na warsztaty, próbujemy uczyć się zarówno improwizacji, różnych obiegników. Mamy kontakt z wieloma naszymi przyjaciółmi, do których najczęściej wakacje albo ferie staramy się jeździć, żeby szczególnie dzieci załapały i nauczyły się od nich po prostu grania ludowego, nie tylko klasycznego, bo też chodzą do szkół muzycznych. Mamy też kapelę dziecięcą, która uczy się grać, także nie tylko bazujemy na dorosłych muzykach, ale też na dzieciach, których chcemy przekazać to, co już umiemy, a dodatkowo zapraszać różnych ekspertów, żeby chłonęli od nich jak najwięcej i żeby mogli też rozwijać swoje horyzonty nie tylko w grze klasycznej, ale również w grze ludowej. To tak odnośnie, tak samo ze śpiewem wygląda. No tak, region, który w danym momencie bierzemy na tapetę, to też staramy się konsultować z osobami z regionu, który właśnie ćwiczymy czy odświeżamy, i żeby to wszystko było jak najbardziej zgodne z tradycją, ale podkreślam, no nie jesteśmy niestety zespołem regionalnym, ale z drugiej strony dzięki temu, że nie jesteśmy regionalnym zespołem, możemy próbować swoich sił w różnych regionach, tym bardziej, że tak jak podobnie w Toruniu, jak w Toruniu koleżanka wspomniała, tak samo w Szczecinie, no krzyżowały po II wojnie światowej różne regiony, różni muzykanci przyjechali w te nasze tereny. No i też staramy się troszeczkę pogłębić tą wiedzę, kto tutaj właśnie przyjechał po tej II wojnie światowej, kto przekazywał tą wiedzę. Niestety profesor Matłaski niedawno zmarły, no, umówieni byliśmy z nim na kolejne spotkanie, żeby nam kolejną porcję i dawkę swojej wiedzy przekazał. Nie zdążył już się z nami teraz spotkać, natomiast to, co udało nam się zaczerpnąć od profesora, no to mamy gdzieś tam w głowie i mamy pierwsze już jakieś tam próby, zapiski stworzenia. To, co będziemy po prostu chcieli się zająć w najbliższym czasie, to będziemy po prostu na tym bazować i konsultując się jeszcze z innymi osobami, które tutaj też badały te nasze ziemie. To przekazywanie i takie kontynuowanie jest cudowne. To, co mówicie, takie, żebyśmy zdążyli, tak? Żebyśmy zdążyli to przeżyć, tego się dowiedzieć i przekazać to potem dalej. Ja sobie myślę, że to jest na poziomie regionu, ale jest dużo rzeczy też na poziomie chociażby takiej tradycji rodzinnej, gdzie nieraz jak rozmawiam z rodzicami dzieciaków, przekonując ich do tego, jak ważna jest tradycja i jak ważny jest kontakt i jak ważne jest takie kontynuowanie, właśnie rozmawiamy o tym, żebyśmy zdążyli coś przekazać tym dzieciakom, żeby one mogły czegoś doświadczyć, żeby mogły to przekazać swoim dzieciakom. I powiem tylko tyle, że kiedyś, jak nie wiem, było to 7 lat temu, postanowiliśmy dla przedszkolaków zrobić takie zajęcia z prania. No i babcie miały pokazać dzieciakom, jak to się robiło pranie. 7 babci, żadna nie pójdzie, bo nie umie, źle się wypowie, ona tego nie potrafi. W związku z tym 7 babć zostało wzięte za głowę i poszłyśmy taką 7. Słuchajcie, czego te babcie nie przyniosły, łącznie z węglem, i bo one miały żelazko na duszę. No i to się działo w przedszkolu, a wcześniej miałyśmy takie spotkanie i ta babcia mówi do mnie tak: kochana, ale po co ja tam pójdę,
ja już co miałam zrobić w życiu, to zrobiłam. Teraz to ja sobie siedzę w domu, a wnuczka mam tu w 5. klasie, to ja do obcych dzieci do przedszkola. No a ponieważ to przedszkole było na dole w tej szkole, no i te babcie poszły, krochmal ugotowały, przyniosły ramy na firanki, było śpiewu, radości, a mnóstwo. Ja już pomijam, że dzieciaki kochają się bawić w wodzie, więc w ogóle przedszkole zamieniło się w jedną wielką balię. A, i słuchajcie, następnego dnia do babć zgłosiła się wychowawczyni z klasy pierwszej, że ona chciałaby je zaprosić na takie samo spotkanie jak w przedszkolu. No i jak babcie już doszły do 3. klasy, to ten wnuczek klasa 5, jak ja pojechałam do szkoły, wystawił pierś do przodu i mówi do mnie tak: wie pani co, pani Małgosiu, wie pani jaka moja babcia jest mądra. Słuchajcie, no babcia urosła i ja sobie myślę, że to jest tak, że po pierwsze te dzieciaki poznają tych dziadków w innym wydaniu, po drugie ci dziadkowie no mają tyle do zaproponowania, że w ogóle daj Boże, żeby starczyło im czasu, żeby pokazać jakie mają talenty. Do tego mają no po prostu niesamowite poczucie humoru i w ogóle no takie podnoszenie tego, to jest w ogóle coś pięknego i warto to robić. Ja oczywiście się, że tak powiem, wybiorę na pewno do Szczecina, bo chcę zobaczyć to, co robicie i będę jeździła już teraz po Pomorzu. Ale po drodze zahaczę o Toruń, bo tych Olendrów no muszę koniecznie. Natomiast chcę powiedzieć taką rzecz, że nie wiem o co chodzi, ale u nas w kolejnej wsi dzieje się tak, że ludzie koło 80 przeznaczają swoją pustą stodołę czy jakiś poważny budynek gospodarczy i zaczynają wkładać tam różne rzeczy, które mają stare. To są ich rzeczy, ale wokół tego gromadzą się ludzie, którzy przynoszą do tych miejsc swoje rzeczy. I w ten sposób tworzą się takie absolutnie, to nie są instytucje, to są prywatne miejsca, które stają się takim miejscem pamięci, tak? Zostawiane są te rzeczy. Ja się zaczęłam pytać, dlaczego oni tu znoszą, a bo oni się boją, że w domu to się zniszczy. I słuchajcie, teraz nam chodzi po głowie zrobienie czegoś wokół takich miejsc, bo tych miejsc już mamy 3. Więc to ludzie jakby oddolnie czują, że to jest ważne, że warto to innym pokazać. I teraz sobie myślę, że warto z tego robić jakąś ciągłość, jakieś wydarzenia, żeby to nie zostało tak, że tak powiem, zamknięte w jakimś obiekcie, a nie służyło ludziom. Coś chcecie jeszcze dodać? Zapraszamy na kawę. Jakby nie oj, na pewno przyjadę. Koniecznie musimy się spotkać. Także na duży. I zaprosimy na naszą salę. Mam nadzieję, że już wtedy normalnie wszyscy będą na zajęciach. Znaczy, nie mamy problemu z zajęciami, bo odwołaliśmy tylko grupę seniorów, z którymi zdalnie pracujemy. Natomiast no, mam nadzieję, że te czasy lepsze niebawem nadejdą, to zaprosimy serdecznie też na zajęcia nasze. To może zrobimy jakieś... Dzięki. Przylecę na skrzydłach. Dziękuję Wam pięknie za to spotkanie. A ja czuję się 10 lat młodsza po tym, co się dowiedziałam i usłyszałam. I życzę w dalszym ciągu, że tak powiem, powodzenia w tym, co robicie i co chcecie robić. No i tak trzymać. Ciągniemy tą tradycję z sobą. Dziękuję bardzo. Bardzo to dla mnie było fajne poznać Państwa lepiej i myślę, że będziemy się jeszcze lepiej poznawać, bo mamy jeszcze jedno spotkanie i mamy jeszcze do końca roku czas i jeszcze w przyszłym roku mamy czas i będziemy robić szkolenie dla nauczycieli,
które bardzo chciałbym, żebyśmy zrobili i wymyślili wspólnie. Więc zachęcam, żebyśmy trzymali ze sobą kontakt i jakoś razem to wszystko wymyślali. A teraz zapraszam już Ewę Grochowską, która nam opowie o tym, jak ona odnajduje ten przeciekawy region. Szanowni Państwo, dzień dobry, a raczej dobry wieczór. W międzyczasie zajrzałam dyskretnie do maila, żeby sprawdzić, ile mam czasu, bo byłam przekonana, że pół godziny, ale godzinę. Więc nie obrażę się, jeżeli Państwo w międzyczasie sobie tam będziecie robić coś do picia albo jeżeli mi znikniecie z ekraników, bo no, godzina to jest dużo czasu. Postaram się zaangażować Państwa uwagę, żebyście tej godziny spędzonej ze mną nie żałowali. Chciałam się też wytłumaczyć, bo uświadomiłam sobie w międzyczasie, słuchając wypowiedzi tych, które były przede mną, że trochę, Witku, cię zbyłam, że to było po prostu trochę niegrzeczne, a nawet jakieś takie megalomańskie to, co powiedziałam, że mogę opowiadać bez końca. To, co... A dlaczego nie zabrałam głosu? Dlatego, że ostatnio przechodzę, to nie jest transformacja, ani to, co teraz mówię, nie jest żadnym coming outem, ale w ostatnich miesiącach, ponieważ miałam dużo czasu spędzonego w domu i mogłam różne rzeczy dokończyć, różne teksty, nad którymi pracowałam, przemyśleć niektóre sprawy i mieć trochę czasu dla siebie, zaczęłam się trochę zajmować tą drugą stroną tradycji. Nie będę jej nazywać, że to jest ciemna strona tradycji, ale tych stron jest w ogóle więcej niż cztery, tak jak strony świata. Ich jest bardzo dużo, ale mogę powiedzieć o sobie to, że ja wychowałam się rzeczywiście na tradycyjnej wsi, w tradycyjnej rodzinie i w tradycji takiej, no takiej wiejskiej. Chociaż były takie lata, te powiedzmy lata koło 20, koło 30, że w ogóle tego nie zauważałam, że ja też jestem człowiekiem z tradycji, który ma do opowiedzenia, a nawet do przekazania swoją tradycję. Zawsze uważałam się tylko za uczennicę, tylko, to jest w cudzysłowie tylko, bo to jest dużo, za uczennicę wiejskich muzykantów i śpiewaczek, za taką, jak to powiedzieć, depozytariuszkę też wiejskich opowieści, wiejskich historii, a jakby drugą nogą tej całej tej sprawy, całego tego bogactwa jest to, że ja sama też dysponuję pewną tradycją i to jest tradycja z domu, którą odziedziczyłam. Co mam na myśli, mówiąc o jej takiej drugiej stronie? Jest taka sprawa, że my, i ja też, kiedy mówimy o przekazie tradycji i o tym rezerwuarze przeszłości, który przetwarzamy, który interpretujemy, który przekazujemy dalej w takiej bądź innej formie, mówimy o rzeczach pozytywnych. Nie chcę teraz wartościować, ale no, mówimy o takich rzeczach budujących, wspierających, rozwijających, inspirujących. To mam na myśli, mówiąc rzeczy pozytywne. Oczywiście no, nie jestem za tym, żeby przekazywać rzeczy negatywne, tak? No, to byłby jakiś idiotyzm, ale chodzi też o kwestię mówienia o tych rzeczach i ja wychowałam się w domu na takim powiedzeniu: brudy pierze się w domu, i to ma po prostu szalone konsekwencje w życiu rodzinnym, w życiu sąsiedzkim i w życiu społecznym, bo za tym idą różne takie zmowy milczenia. Zaczyna się od rodzinnych, a kończy się na społecznych, które kumulują złe emocje, które przykrywają bardzo negatywne fakty, które dziedziczymy, nie wiedząc o tym, że je dziedziczymy. Nie mam tu na myśli psychologii, takich psychologicznych mechanizmów, choć one oczywiście też tutaj mają miejsce, bo nie jestem psychologiem, ale obserwuję społeczne i kulturowe konsekwencje takich zabetonowanych rzeczy, o których się nie mówi, a które są częścią naszej pamięci,
i naszego dziedzictwa. I nie traktujcie tego Państwo jak reklamę, bo nie musicie tam zaglądać. Ale kilka dni temu, w poprzedni piątek, opublikowałam w internetowym piśmie dwutygodnik.com, to jest takie pismo poświęcone kulturze, teatrowi, tekst pod tytułem Chleb, krew i święta troska. I to są trzy rzeczy, które mogłabym opowiedzieć o nich jako o swoim dziedzictwie, jako o części swojego dziedzictwa. I tak też je opowiedziałam. To miało związek ze strajkami kobiet, z całą tą napiętą i bardzo trudną sytuacją społeczną. I wzięło się od tego, że któregoś dnia szłam spać i nie mogłam usnąć i potem nie spałam dwie noce. W dzień zajmowałam się sprawami dnia i pracą, a przez te dwie noce pisałam ten tekst, wkładając w niego różne sceny, które pamiętam z mojej tradycyjnej wsi, z mojej tradycji też i sceny, które są też właśnie częścią jak najbardziej mojej tradycji, którą nie będę się bać tego słowa tak jakby użyć, którą dźwigam też, oprócz tego, że z radością przenoszę te wszystkie rzeczy takie pozytywne z tradycji swojej rodzinnej i innych, które po drodze, z którymi miałam styczność, które przyjęłam jako swoje, byłam przez 13 lat uczennicą Jana Gacy, skrzypka i to jest absolutnie moja tradycja, absolutnie, w 150%, jak powiedziała Marta. To oprócz tego, że z radością przenoszę jedne rzeczy, dźwigam na swoich barkach również takie rzeczy trudne, które ja przerabiam i my wszyscy przerabiamy, jeżeli korzystamy z wiejskiej tradycji, nie tylko muzycznej i jeżeli jeździmy na wieś, to z tymi rzeczami się spotykamy. Tradycja to są również pewne przekonania. Mówimy zwyczaje i obyczaje. W tych zwyczajach zawierają się też pewne przekonania, pewne stereotypy, stosunek do, boże, już miałam użyć słowa pewnych narodów, ale stosunek do Żydów na przykład, starszego, najstarszego pokolenia, które jeszcze żyje, nie wszystkich, ale wielu, wielu osób. I tak dalej, i tak dalej. I to są rzeczy, z którymi jeśli będziemy udawać, że się nie mierzymy, to, to nie do końca będzie taka prawdziwa sytuacja. Przechodzę już do... Boże, jak dobrze, że mam zegarek na ekranie. Przechodzę do meritum i drugą rzeczą, jaka w międzyczasie... Aha, chcę powiedzieć, że z szalonym zainteresowaniem słucham Państwa wszystkich wystąpień, wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Tutaj kładę rękę na sercu. Są cudowne, inspirujące, przebogate, bardzo ciekawe. Ja tutaj robiłam takie ruchy po stole. Ja sobie po prostu notowałam Państwa różne rzeczy, Państwa... jakby notatki z Państwa wypowiedzi i też swoje notatki w tematach, jakby w których Państwo mnie po prostu zainspirowaliście. Chyba każda z występujących tutaj, zabierających głos osób. I w międzyczasie mignęło mi na ekraniku, co by się nie wydarzyło, gdyby na żywo było to wystąpienie. Zobaczyłam mail od mojego przyjaciela Maćka Filipczuka, zresztą znanego części zebranej publiczności. Myśmy mieli dzisiaj spotkanie na próbę, na naradę z programu związanego, koncertu związanego z muzyką z Gliny i wspominaliśmy pewną sytuację, którą ja bym określiła jakby a propos definicji tradycji i tego, w jaki sposób dzieci przejmują tradycję. To są dwie rzeczy i jedna, pokażę Państwu po prostu zdjęcie, bo mignął mi mail od Maćka i Maciek, nie, po prostu to jest niewiarygodne, nie wierzę, że on miał to zdjęcie. Przysłał mi zdjęcie z tej sytuacji, którą ja wspomniałam w naszej rozmowie. No i to jest dla mnie, Boże, niesamowita pamiątka. Ustawię sobie po prostu ją na pulpicie.
A historia jest taka, że jeździliśmy do wsi Glina legendarnej z bardzo bogatą tradycją muzyczną. Mieliśmy szczęście niesamowite, że poznaliśmy to najstarsze pokolenie śpiewaczek i muzykantów z Gliny, słynnego pana Kazimierza Meto, słynne śpiewaczki Annę Meto, Józefę Sobolewską, bardzo ukochaną przeze mnie osobiście panią Helenę Szczur, którą zaraz zobaczycie na zdjęciu. I była tam taka, pewnego dnia zrobiliśmy tam zabawę. Przyszła cała wieś, no, cała okolica, Maciek z panem Kaziem, no niesamowicie po prostu grali, bardzo pięknie. Wszystkie te wymienione przeze mnie kobiety przyszły na tą zabawę, ale nie bardzo się od początku ujawniały ze śpiewaniem, chociaż no tam jest taka tradycja śpiewania przyśpiewek do mazurków. Potem to się jakoś rozkręciło. Natomiast był taki moment, że był śpiewany po prostu tak cudowny, grany, tak cudowny mazurek, że po prostu można odlecieć, jak się go słucha. I ja akurat tańczyłam z kimś, z jakimś chłopakiem, ale widzę, że pani Helena Szczurowa, która, ja Państwu teraz udostępnię to zdjęcie, będę, to krótka jest historia, ale myślę, że fajnie jak zobaczycie to zdjęcie. Powiem tylko, że na tym zdjęciu jest to jest ta sytuacja, natomiast ona jest bardzo statyczna, jakbyśmy sobie gadały na ławce, a ona była szalenie, niesamowicie dynamiczna. I to jest, ojejku, co ja teraz chcę zrobić? Dobra, nie zrobię tego, nie chcę zajmować czasu. Załączam to jako plik na czacie, dobrze? I sobie Państwo po prostu otwórzcie to zdjęcie. Już go mam. Nazywa się Od Maćka. Mam nadzieję, że będzie go. Dobra, File Sent Successfully. Także zobaczcie sobie Państwo, to jest w JPEG-u zdjęcie. I ja będę mówić. No i ja tańczę z tym chłopakiem, ale widzę, że pani Szczurowa, ta pani, ona jest tutaj w jakimś takim, ja tak, w białej bluzeczce, woła mnie. Po prostu macha ręką i mnie woła. A pani Szczurowa to ta nestorka śpiewaczek glińskich. Już nie pamiętam, z którego ona była roku, ale zmarła w 2010 w bardzo sędziwym wieku. No była takich z połowy lat 20, może nawet z początku lat 20. I była zawołaną śpiewaczką, kochała tańczyć, o czym opowiadała, ale wtedy po prostu nie mogła już chodzić. Chodziła o dwóch laskach, przyszła na tą zabawę i siedziała na ławeczce, na tej zabawie. I widzę, że ona macha ręką i mnie woła. I w ogóle ja podbiegam do niej, tu przysiadłam na ławce, mam w ręku długopis z kartką, który na nic mi się nie przydał, bo po prostu ci wszyscy ludzie śpiewali przyśpiewki. Po prostu dziesiątki przyśpiewek, nie było czasu ich zapisywać. Mam tę kartkę do dzisiaj, chyba 3 zapisałam. Niesamowicie piękne i takie, których nigdy wcześniej nie słyszałam. Więc pani Szczurowa bez słowa, po prostu jak ja podbiegłam do niej, nastawiłam ucha, no bo muzyka była dość, grała dość głośno, po prostu powiedziała mi tekst przyśpiewki. Bez komentarza. I ja zrozumiałam, że ja mam iść do muzykantów i ją przyśpiewać, co też zrobiłam. I podbiegałam do niej jeszcze ze 20 razy, dopóki się nie skończył ten kawałek. To jest właśnie ta sytuacja na tym zdjęciu. Nie pamiętam niestety, to były tak piękne przyśpiewki, że nie mogę przeżałować, że ich nie pamiętam. Nigdy takie teksty, których nigdy wcześniej nie słyszałam, ale nie pamiętam żadnej z nich, bo w tym czasie jakby ważna była akcja, działanie, a nie zapisywanie przyśpiewek. Co chcę powiedzieć? Dwie rzeczy, że dzieci się tak uczą, że dzieci uczą się w biegu, że no, fajnym wyzwaniem, na początku było to dla mnie wyzwaniem, potem dostrzegłam szalony potencjał tej sytuacji pracy z dziećmi, które nie umieją czytać i pisać, które nie mogą zapisać tekstów. To jest po prostu fantastyczna rzecz, takie doświadczenie, które uczy nas też wiele o tradycji. Więc dzieci uczą się po prostu w biegu, w przelocie. Nie wiemy, co zapamiętują, czego nie. Dzieci patrzą, obserwują życie właśnie te, nie wiem, domowe, społeczne, sąsiedzkie. Jeżeli tam ich nie przegonią, mówię o tych dawniejszych czasach, to i wesela.
Ja się urodziłam w połowie lat 70. i na weselach, u nas były takie tradycyjne wiejskie wesela, mówiłam wierszyki dla pary młodej, potem tam przez chwilę się ganialiśmy pod stołami, ale potem nas przeganiano po prostu do domu z wesela. Wesela nie były dla dzieci. Więc dzieci się uczą z obserwacji z i złego, i dobrego. To jest jakby też istotne, nie tylko tego dobrego, czy takiego budującego. I druga rzecz, nad którą ostatnio bardzo dużo pracuję i która myślę, że ma związek z edukacją dzieci, to jest taka rzecz, że to nie są jakieś rewolucyjne teorie. Myślę, że musiał być ktoś, kto przede mną to jakoś tam napisał z teoretyków antropologii czy antropologii pamięci. Myślę, że tak. No, ja uważam, że to ja wymyśliłam, ale na pewno to już jest ujęte w jakąś teorię, że na tradycję i na cały rezerwuar pamięci, z którego korzystamy w pracy nad tradycją, składa się to, co przez ludzi zostało zapamiętane, ale również to, co zostało zapomniane. Czasem liczy się pamięć pewnej jakby... Ja nie pamiętam tych przyśpiewek od Pani Szczurowej, ale pamiętam sytuację, która dla mnie przez wiele lat była taką sytuacją budującą również moje podejście do tradycji, że praca nad tradycją muzyczną to jest również improwizacja, to jest również bycie w niesamowitej relacji w zasadzie w każdym momencie i w grupie śpiewaczej, po prostu w grupie śpiewających osób i w sytuacji tańca, tam nie ma sytuacji zastanych, sytuacji monumentalnych, sytuacji ustalonych raz na zawsze i pozostałych w tej zakamieniałej formie. Tutaj odnoszę się do tego, co powiedziała Marta, co powiedział również Krzysiek Kamiński, jakiś tam po prostu fragmencik wypowiedzi, który... Nie wiem, czy to dokładnie powiedzieliście, ale ja tak to zrozumiałam i do tych przemyśleń mnie to zainspirowało. Zatem, Boże, 16 minut, a ja dopiero zrobiłam wstęp. Okej. Zatem, szanowni Państwo, zabawa, taniec, śpiew i folklor i co, jakie to ma, co z Pomorzem Zachodnim, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy. Aha, widzę tu jeszcze karteczki dodane z notatkami, bo padło kilka razy takie sformułowanie, że nie powiem Państwu tego teraz, tylko kiedyś indziej, więc ja oświadczam, że Państwu zdradzę wszystko i wszystko Państwu teraz powiem, co się zmieści w czasie, dlatego że ten proces... Po prostu mam różne fajne odkrycia swoje i takich materiałów źródłowych i różnych postaci i różnych jakichś wątków i tematów na Pomorzu Zachodnim, bardzo szalenie inspirujących, które w zasadzie powinnam sobie troszkę tak schować dla potrzeb jakiejś publikacji czy jakiegoś artykułu, ale właśnie pomyślałam, że, znaczy nie pomyślałam, od dawna to już stosuję, że ponieważ jestem w procesie tej pracy nad tym tematem, to jeżeli się tymi odkryciami będę dzielić, to wyniknie dla wszystkich, dla mnie i dla moich rozmówców z tego coś dobrego i inspirującego dla obu stron. Dlatego rzeczywiście mówię Państwu przemyślenia, które są też w jakiejś części moimi odkryciami. Nawet jeżeli Państwo już te rzeczy dawno odkryliście, to niektóre z nich ja odkryłam dla siebie i mają ważne konsekwencje dla mojej pracy. Też w międzyczasie przypomniałam sobie cytat i dedykuję ten cytat wspaniałej ekipie Małego Kolberga. To, co robicie, jest, słyszycie to milion razy, ale to, co robicie, jest fantastyczne, że powstał ten program. No i właśnie przypomniało mi się, że Jan Zamoyski, no z moich stron, z Zamojszczyzny, powiedział takie coś. Znacie Państwo ten cytat wszyscy. Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Szczególnie w tym czasie, który mamy teraz w Polsce, to jest po prostu bardzo aktualne, bo myślę, że w całym tym zamieszaniu dużo osób nie myśli, że na to patrzą dzieci,
I jak nie mam tu, nie będę tu żadnych umoralniających gadek strzelać, tylko one będą to pamiętać i wyciągną wnioski za 10, 20, 30 lat. Wtedy jakby, no, jakby całe to wszystko jest płynne, życie jest płynne, przekazywanie różnych faktów kulturowych, różnych wartości, przekazywanie tradycji, ono cały czas jest płynne. To jest trochę, chciałabym użyć jakiejś bardziej wyszukanej metafory, ale nie przychodzi mi do głowy. No, to jest trochę jak woda z kranu, jak kran jest cały czas odkręcony i źródło dopływu nie odcięte, że to płynie, o dobra, płynie jak rzeka. I to jest ważne, żeby patrzeć na... To są moje refleksje, nie pouczenia, że to nie działa w jedną stronę, że my uczymy dzieci, dzieci się uczą od nas i my uczmy się też od dzieci patrzenia na pewne sprawy. Ja przygotowałam też prezentację, nie tyle ją przygotowałam, co przygotowałam ją na konferencję w listopadzie. To była konferencja w Słupsku, taka pomorzoznawcza. I pozwolicie Państwo, że użyję fragmentu tej jako podsumowanie. Użyję, po prostu tam jest 11 slajdów, które... po 2-3 zdania omówię, żeby Państwu przedstawić takie no, refleksje czy jakieś takie punkty podsumowania z tej mojej wypowiedzi, z tego wykładu. I zrobię to rzeczywiście na końcu, żeby jakoś nie rozpraszać, nie burzyć uwagi, bo i tak to jest wystarczająco trudna forma, ta forma internetowej komunikacji. I zaczynam. Co na Pomorzu Zachodnim? Zapowiedział mnie Witek na początku, że jestem takim okiem zewnętrznym, które patrzy na Pomorze, ponieważ mieszkam w Lublinie, absolutnie się zgadzam. Jestem emocjonalnie i no, mocno zaangażowana, emocjonalnie i życiowo w ogóle zaangażowana w tą, ja to nazywam sprawą Pomorza dla mnie. Nawet przyznam się Państwu już, jak mawia mój kolega, cały internet będzie wiedział, ale trudno. Nawet szukam chłopaka w Szczecinie, żeby mieć pretekst, żeby się tam na chwilę przeprowadzić, ale nie znalazłam, więc działam trochę z oddali. To oczywiście żart, no ale jakieś tam ponawiązywałam bardzo cudowne relacje takie międzyludzkie, przyjacielskie. Zresztą część tutaj zgromadza obecnych Państwa na tym spotkaniu. To są właśnie też moim, myślę, że mogę tak powiedzieć, przyjaciele z Pomorza Zachodniego. Więc patrzę okiem zewnętrznym, które ma jedną zaletę i tej jakby za tą zaletą, za tym czynnikiem tęsknię, działając na Lubelszczyźnie. Polega to na tym, że tutaj działając od ponad 20 lat na Lubelszczyźnie, mam pewne już takie głębsze relacje i z zespołami, i z domami kultury. I sami Państwo na pewno znacie ten mechanizm, że jeżeli przyjaźnię się z jednym zespołem w danej wsi czy w danej gminie, to drugi zespół pokaże coś brzydkiego, pokaże mi tyle, bo jest z nim skłócony, bo jest coś, co powoduje, że oni ze sobą nie rozmawiają i nie wiem, czy Państwo znacie, przepraszam, to było może głupie to pokazanie, chciałam skrócić wypowiedź. Nie wiem, czy Państwo znacie taką sytuację, że przyjeżdżacie w nowe miejsce, przyjeżdżacie na nagrania i panie z zespołu pytają, o, bardzo nam miło, a czy znacie tego i tego? I pytają to takim tonem, że ja nie wiem, czy mam się przyznawać, że go znam, czy też, że mam się nie przyznawać. Tu nie ma żadnej jakiejś inżynierii, żadnego. No tu ja nie nazwałabym, że tu jest jakaś przebiegłość albo dyplomacja, tylko to ma konsekwencje. Dobra, chciałam coś powiedzieć takiego bardzo osobistego dotyczącego Radomskiego, ale może lepiej nie. O pewnej takiej sytuacji, która tam miała miejsce, nieważne. Więc to jest oko zewnętrzne, że muszę powiedzieć, że zaczynam być już związana takimi sytuacjami na Pomorzu, ale wciąż
zgłębiając jakieś nowe miejsce, poznając nowe osoby i kiedy jestem zapytana, czy znam tego albo tamtego, wciąż mogę uczciwie powiedzieć, że nie znam. I ja też nie cierpię kłamać, bardzo nie lubię kłamać i nie lubię takich sytuacji dwuznacznych, więc sprawia mi to kłopot tutaj na Lubelszczyźnie. Wiecie co Państwo, nad czym się zastanawiam? Nad tym, co będzie za 20-40 lat. Rzuciłam palenie 2 lata temu, więc mam nadzieję, że dowiem się jeszcze, co będzie za 40 lat. Teraz mam 44. Mam nadzieję, że to zobaczę. I mam też wrażenie, że Pomorze Zachodnie jest doskonałym regionem, na którym możemy zobaczyć na przykładzie Pomorza Zachodniego, na jakby pewnego rodzaju modelu Pomorza Zachodniego, co oczywiście w zestawieniu z innymi regionami Polski, co będzie miało miejsce, kiedy. I tutaj uwaga, wylistuję te rzeczy. I to są rzeczy będące składnikami rzeczy, no zjawiska, sposoby pracy, metodologie, będące składnikami tego, co robimy w działaniach różnych takich kulturowych, edukacyjnych, w działaniach szkół tradycji, na przykład w Lubelskim, na Kielecczyźnie, na Radomszczyźnie, na Mazowszu. I opieramy się na takich sprawach jak uczenie się od mistrzów, którzy znają daną tradycję z bezpośredniego przekazu żywej pamięci i od osób, które nie grały z nut, które praktykowały te rzeczy na przykład muzyczne w takim czymś, co sprawia kłopot wielu teoretykom i praktykom też, bo ja jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem, czyli wykonywanie pieśni i tańców w tak zwanym kontekście. Pieśni weselne na weselu, pogrzebowe na pogrzebie, tańce na jakiejś tam domówce, myślę, że akurat taniec jest taką praktyką, która może być najbardziej analogiczna do kontekstu, jaki był 20, 40, 100 lat temu. Natomiast są dyskusje na temat tych pieśni na przykład obrzędowych. Więc uczymy się od mistrzów, którzy grali je w tym, wykonywali je w tym kontekście i rzeczywiście ten przekaz umiejętności. Muszę powiedzieć, że się różni, bo mam doświadczenie uczenia się od skrzypków roczników 1930, 33, 35. W przypadku pana Racisa od niego uczyłam się najmniej, ale jakby zdążył mi opowiedzieć swoją tradycję. Pan Racis zmarły 2 lata temu, skrzypek z Suwalszczyzny. O Boże, on był chyba z 24 roku. I kiedy rozmawiam ze skrzypkami, rocznikami powojennymi 40, 42, 45, oni trochę już inną rzeczywistość muzyczną na wsi pamiętają. Nie chodzi o to, że to jest jakieś gorsze, uboższe, biedniejsze, tylko po prostu inne. A jeżeli chcemy tą naszą wiedzę o tradycji i pewien model edukacyjny budować na tradycjach takich najstarszych, ponieważ chcemy, nie mówię, że tylko na nich, ale również najstarszych, ponieważ chcemy te rzeczy bezcenne przekazywać dalej, to pytanie, co będzie za 20 lat. Jeżeli no, skrzypkowie z roku 1930 musieliby za 20 lat, to będzie 2040, no musiałby być ktoś bardzo długowieczny. Wiecie Państwo, co mam na myśli? Kto będzie mistrzem za te 20 czy 40 lat? Jak to wtedy będzie wyglądać? Od kogo będziemy przejmować tą, to jest w duże cudzysłowie, proszę to wziąć, ale tą taką najstarszą, najbardziej bliską życia, najbardziej bliską prawdziwego w cudzysłowie też kontekstu, wersję tradycji, skoro nie będzie już osób, które pamiętają od właśnie weselne pieśni z wesela, a nie z tego, że nauczyli się ich od jakiejś osoby albo z nagrań. Myślę, że nie możemy tego powiedzieć, ja się nie podejmuję tutaj snuć jakichś przypuszczeń, jak to będzie wyglądać, czy to będzie miało pozytywne, czy negatywne konsekwencje. Na razie niczego nie zakładam i
A może będzie tak, że coś nowego, coś pozytywnego się z tego narodzi. Myślę, że też druga rzecz, w której pomoże studiowanie kultury, pomoże rozmowy z ludźmi, studiowanie pojedynczych osób, studiowanie, to głupio powiedziałam, ale rozmowy z ludźmi, przyglądanie się rodzinnym tradycjom konkretnych osób na Pomorzu Zachodnim bardzo pomaga w takim myśleniu, właśnie w myśleniu, co będzie jeśli. I to jest druga rzecz, o której chciałabym powiedzieć, czyli to, że na przykład w Małym Kolbergu Lubelskim, czy Radomskim, czy Żywieckim z Żywiecczyzny, to co dość dobrze znam te materiały, które są w internecie zamieszczone i na płytach, i one bardzo mocno się odnoszą, nie powiem, że do jednorodnej, ale jednak dość mocno specyficznej i związanej z miejscem tradycji, czyli na Lubelszczyźnie to jednak będą rzeczy jakby, no właśnie nie znajduję innego słowa, może niejednorodne, ale wiecie Państwo, o czym mówię, że no jednak z Lubelszczyzny prawie tylko i wyłącznie. Gdyby się im przyjrzeć, to się okaże, że nie, ale w założeniu i w pobieżnym rzuceniu okiem to są z Lubelszczyzny melodie i pieśni. Na Podlasiu z Podlasia, w Radomskim z Radomskiego, tam spod Przysuchy czy spod Wieniawy i tak dalej. A na Pomorzu, i jakby tego używamy, no myślę, że nie wiem, czy jest prościej, ale tak mi się wydaje, że trochę prościej, że wiem, na jakim poletku pracuję, w jakim materiale operuję i jest mi trochę łatwiej powiedzieć dzieciom, na przykład w województwie lubelskim, słuchajcie, to jest tradycja waszych babć i dziadków. To jest też dyskusyjne, bo mam wrażenie, im bardziej pracuję nad takimi projektami związanymi z badaniem tożsamości i historii rodzinnych i tym, skąd ludzie w danych rodzinach się przemieszczali, przejeżdżali. Pamiętajmy, że w naszej bezpośredniej pamięci, do której mamy dostęp, są dwie wojny. Straszliwe, okropne, po prostu straszliwe, które zrobiły takie przemieszanie, które miały tak straszne konsekwencje, że one, te konsekwencje, my je jeszcze odczuwamy. One mają miejsce do dzisiaj, więc pewnie by się okazało, że w jakiejś tam wsi na Lubelszczyźnie połowa ludzi tak naprawdę jest w pokoleniu dziadków, tak naprawdę nie jest stamtąd i to nie jest wieś tam 30 kilometrów dalej, tylko z innego regionu. No ale trzymajmy się roboczo takiego modelu, że mamy tutaj pieśni w Kieleckim z Kieleckczyzny, w Lubelskim z Lubelszczyzny. A jeżeli pojedziemy na Pomorze Zachodnie, to tutaj Krzysiek z Ewą bardzo fajnie to jakoś przedstawili. Kasia też o tym mówiła, Janiszewska. Kasiu, nie wiem czy słuchasz, ale jesteś ty i Krzysztof, twój mąż oraz twoja siostra Małgorzata. Jesteście jedynymi osobami od 2007 roku, które spotkałam na Pomorzu, które nie użyły zdania, cytuję, my nie mamy żadnych tradycji, które słyszałam po prostu setki razy na Pomorzu. Ja teraz go nie krytykuję i nie oceniam go negatywnie, tylko jakby to zdanie, to przekonanie, to zdanie wypowiadane również bez żadnej refleksji, wypowiadane od tak sobie, ono po prostu ma konsekwencje i te konsekwencje widać w... No właśnie w tym, co się myśli, mówiąc, co ludzie myślą, mówiąc właśnie słowo tradycja, mówiąc słowo folklor. Bardzo dużo, nie będę mówić wszyscy, bardzo dużo osób, z którymi rozmawiałam, po prostu zarzekają się, że no my za bardzo tych no nie mamy. Więc ja mówię, no a dobrze, a jakie kolędy śpiewaliście, a jakie piosenki pamiętacie, a jak coś, a jak obchodziliście to i to. I okazuje się, że po prostu słyszę piękną opowieść o tradycjach tej konkretnej rodziny, której na przykład z obu stron dziadkowie przyjechali z Wileńszczyzny. I ja mówię, no to jak to nie macie? Na co ludzie odpowiadają, no bo to jest inne niż wszyscy, to jest inne niż sąsiedzi. I
zobaczcie Państwo paradoks tego, tak? Że to myślenie taką regionalnością, myślenie modelowością, takim, że są pewne modele, które opisują kulturę, bywa, że prowadzi do tego w takim regionie jak Pomorze Zachodnie, czy w ogóle Pomorze, to ma takie daleko idące konsekwencje. To są konsekwencje, o których mówiłam, że nagle ludzie będąc reprezentantami tradycji, przestają się identyfikować nie tylko z nią, ale w ogóle z takim, nie wiem jak to powiedzieć, hasłem to złe słowo, ale z takim terminem. Zaczynają uważać, że wszystko nas dotyczy, tylko nie to. I tak jak powiedziałam, to ma konsekwencje dla w ogóle dla rzeczywistości, z której chcemy czerpać, jeżeli chcemy wychowywać dzieci, czy to muzycznie, czy to w odwołaniu do pewnych zwyczajów, do pewnej rzeczywistości kulturowej. To oczywiście to zostawiłam sobie na podsumowanie, ale podam Państwu ten przykład, bo mi od razu przychodzi do głowy, jak można z tego trochę wyjść. W wielu takich projektach animacyjnych mówi się o tradycjach i o zwyczajach. I bardzo często się odwołuje do tych, odwołujemy się, może nie się, tylko odwołujemy się do tych zwyczajów takich już niepraktykowanych. Nie chcę powiedzieć, że oferujemy tym dzieciom kolejny skansen i kolejne takie myślenie w pewnej zamkniętej formie w tych działaniach, ale rzeczywiście jest w tym coś chwalebnego, że chcemy opowiedzieć o przeszłości, ale można by to doskonale rozszerzyć na używając teraźniejszych różnych narzędzi do tego, żeby opowiedzieć, odwołując się do tego, co jest teraz, opowiedzieć o przeszłości. Jest taka wieś, niestety nie pamiętam, nawet próbowałam sobie gdzieś tam w notatkach znaleźć, to jest na terenie gminy Wolin, na pewno, gdzie są gospodarstwa takie duże, rolne i po prostu wizytówką tej wsi jest produkcja mleka. I oni oddają bardzo dużo mleka, są takie fermy mleczne i oni zrobili po prostu w tamtym roku fantastyczną rzecz, a mianowicie zrobili taki dzień wsi i to nawet było trochę zabawne, znaczy miało niesamowity też urok, bo zrobili dzień wsi i postanowili z tego zrobić wizytówkę, więc było wielkie święto ze stołami i tam były dzbanuszki w kształcie krów, wypełnione mlekiem, jakieś talerze z krowami, kubki z krowami, jakieś takie różne artefakty i to jest super okoliczność, gdyby pójść tylko krok dalej, to jest super okoliczność, żeby jeszcze te starsze kobiety, które doiły ręcznie krowy, moja mama lat 60, teraz ma, o Boże, 7, pamiętam jeszcze jak doiła krowy, zresztą nie chciała mnie nauczyć tej czynności. I te kobiety wtedy przy takim współczesnym kontekście mogą powiedzieć, słuchajcie, albo to się to można by, nie mówię, żeby wołać krowę i pokazywać na niej na żywo, ale że robiło się to tak i tak, a z tym było związane to i to, żeby to jednak umieszczać w teraźniejszości i bardzo dużo rzeczy, na przykład rzeczy już z tradycji muzycznych, do których nie można się w jednolity sposób na Pomorzu odwołać, bo jak mamy wieś, w której jest 30 domów, tam są takie mniejsze miejscowości, czy 15 domów, zdarza się tak, jest taka na przykład fajna bardzo wieś Mokrzyca Mała i tam przyjechali wszyscy spod Przysuchy, tam każdy dom jest po prostu spod Przysuchy, z dużym takim sentymentem, to odkryłam rozmawiając tam z ludźmi, ale we wsi Mokrzyca Wielka, to jest gmina Wolin, są już ludzie już posprzedawali domy, trochę się powymieniali i są ludzie rzeczywiście z prawie praktycznie z całej Polski, więc tutaj odwołanie się do jakiegoś instrumentarium, które byłoby wspólne dla pamięci wszystkich mieszkańców, jest trochę trudniejsze, więc można jakby
trzeba po prostu, krótko mówiąc, ruszyć głową, co byłaby taką rzeczą, która rezonowałaby w pamięci wszystkich mieszkańców, jeżeli to nie jest jakiś konkretny styl muzyczny, czy konkretny instrument, czy konkretny strój ludowy. I to jest rzecz, tak mi się wydaje, że bardzo fajna dla takiej współczesnej, czy takiej no, bardziej nowoczesnej animacji kultury. Po prostu wyszukanie takiego narzędzia, takiego sposobu, za pomocą którego by to można robić. Chcę jeszcze Państwu, mamy tak, zabawa, śpiew, taniec. Wracam, patrzę na ten swój temat i mamy też słowo folklor. I nie pomyślcie sobie Państwo, że ja tutaj wymyśliłam to dzisiejsze wystąpienie jako jakiś tam szereg różnych takich niezgodnych z ogólnie panującym paradygmatem mówienia o tej sprawie rzeczy, ale przyszło mi do głowy, mówię to żartem, że zamierzam na jakiś, trochę żartem, a trochę poważnie, zamierzam na jakiś czas roboczo, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie, wyrzucić ze swojego słownika słowo folklor. Przynajmniej w takim użyciu, jak ono no, rozpanoszyło się obecnie, gdzie mówimy folklor i pierwszym skojarzeniem jest zespół folklorystyczny, drugim festiwal folklorystyczny, trzecim te, jak jest folklor, to są te kubki takie i te podkładki, które już w każdym, niezależnie czy w Zakopanem, czy w Łowiczu, czy w Suwałkach, prawie w każdym punkcie informacji turystycznej można kupić te same z wzorem łowickim. To są rzeczy kojarzone ze słowem folklor, więc no to tak jak mówię, proszę to wziąć w cudzysłowie, bo całe moje życie i osobiste i zawodowe, one zresztą są dość nierozdzielone od siebie, spędzam po prostu w tym obszarze, w obszarze właśnie no, tradycji, w obszarze kultury ludowej, w obszarze również folkloru, tak, ale widzę, jak bardzo szkodliwe jest takie używanie na pierwszym planie tego słowa folklor. No, dlatego, że ono też od razu właśnie linkuje nas do, jak klikamy na to słowo, wpiszcie sobie Państwo słowo folklor w wyszukiwarkę Google po naszym spotkaniu i zobaczcie, co wtedy jakby wyskakuje na ekranie. Wyskakuje pierwsza rzecz oczywiście z Wikipedii i to jest coś, co powinno nam dać do myślenia i to jest coś, co jest w ogóle w przypadku Pomorza akurat, tu zaprzeczam trochę sama sobie, ale w przypadku Pomorza kapitalne, bo wyskakuje definicja i etymologia tego słowa. Słowo folklor pochodzi od, nie zbadałam tego jakoś bardzo mocno, no ale tak jest też cytowane w opracowaniach naukowych, od słów z angielskiego folklor, czyli wiedza ludu. Słowo folklor nie jest śpiewem, tańcem, muzyką, tylko jest ogólnie wiedzą ludu. Tak samo sprawdziłam, jak to jest po niemiecku, to jest Volkskunde i to jest jakby wieść, wiadomość, tak? Czyli coś, co niesie ze sobą pewną semantyczną zawartość, a nie, jest nie tylko tańcem, śpiewem, muzyką. I mam wrażenie, że potwierdzają to opasłe tomy antropologicznych opracowań i rozpraw. W świecie dawnej wsi, do którego wszyscy się przecież odwołujemy, nie było podziału na specjalizacje, śpiew, taniec, muzyka, robienie ciasta obrzędowego, kowalstwo. Rozumiecie, taki jak jest na straganach, nie wiem, na festiwalu w Kazimierzu, że twórcy mają te plakietki, kowalstwo ludowe, hafciarstwo ludowe i tak dalej, i tak dalej. Nie naśmiewam się z tego teraz, tylko tam naprawdę było, by,
po prostu, no wszyscy to wiemy, było, Kowal mógł być śpiewakiem i prowadzić śpiewy pogrzebowe we wsi, a śpiewaczka weselna, starościna mogła być, no właśnie, mogła być chawciarką, a oprócz tego jeszcze znała się na ziołach i po prostu wszystkim we wsi pomagała. Chciałam powiedzieć akuszerką, ale ugryzłam się w język, bo akuszerka, taka kobieta, która odbierała porody, ona często się zajmowała leczeniem, ale tylko tym. Ona była w tej wiejskiej społeczności w pewnej specjalnej funkcji i miała, ta funkcja miała również swoje ograniczenia w uczestnictwie w życiu takim społecznym. Na przykład ta kobieta nie przychodziła na pogrzeby. I tego od niej oczekiwano, że jak się zbierała społeczność, żeby zaśpiewać to czuwanie przy pogrzebie, to jakby niepisaną umową, nie wiem czy we wszystkich regionach, ale w moich stronach, pochodzę z Kieleckiego, a mama z Podopoczna, a tato z Kieleckiego, umową niepisaną było to, że ta kobieta ma kontakt z życiem, a nie ze śmiercią, że ona wita życie, a nie jakby żegna to życie. Więc to jest, proszę Państwa, wiedza ludowa. To są rzeczy, które bardzo często nigdzie tego nie wyczytamy, jeżeli tego nie usłyszeliśmy od ludzi. Zresztą szalenie Państwu polecam takie słowniki i różne opracowania Barbary Ogrodowskiej. To jest etnografka, nie wiem czy jeszcze pracująca, ale związana z Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Ona jest cudowna, ona jest po prostu tak czuła na te rzeczy takie, na tą ulotną wiedzę ludową, której się nie zna z książki. Jeżeli się nie rozmawiało z ludźmi, jeżeli się w tym, no nie powiem, że wyrosło, jeżeli się w tym wyrosło, to najlepiej, ale jeżeli nie wie się tego od ludzi, to nigdzie się tego nie dowiemy. I to jest podłoże. Co chcę powiedzieć, że cała ta wiedza ludowa, czyli ten folklor, jest podłożem tańca śpiewu i tych wszystkich praktyk, czy to muzycznych, czy rzemieślniczych, czy jakichś no właśnie związanych ze zwyczajami i obyczajami. To jest, proszę Państwa, no trochę tak, jeżeli mówimy tylko w kontekście właśnie muzyki czy śpiewu, to jest tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć o trochę, nie wiem, jaka by była dobra metafora. Chcielibyśmy, patrzę na zegarek, chcielibyśmy opowiedzieć o sytuacji, jak to powiedzieć, o życiu tam na morzu w wiekach takich i takich, w jakiejś portowej tam mieście i opowiedzielibyśmy o trzech statkach. A zapomnielibyśmy opowiedzieć o całej zatoce, morzu, oceanie, na którym te statki stoją i który jest niezbędny do tego, żeby te statki pływały, żeby one się w tej materii poruszały. Podobnie jest z wiedzą ludową. Do czego zmierzam? Do tego, Szanowni Państwo, że od 2017 roku zgłębiam i tę kulturę ludową, i folklor, ale przede wszystkim rozmawiam z ludźmi, nawet najbardziej, najwięcej rozmawiam z ludźmi na Pomorzu Zachodnim, bo taki sobie postawiłam paradygmat, jak to, no, taką metodologię badawczą, że w pierwszej kolejności nie szukam zespołów śpiewaków czy instrumentalistów, oczywiście z nimi też rozmawiałam, ale jakby nawiązuje do żywiołu opowieści. Kiedy padło to pytanie w dzisiejszej dyskusji, muszę Wam podziękować, a najbardziej Małgosi Synowiec, bo po prostu napisałam sobie różowym flamastrem, co jest moją w ogóle, to jest niezwykłe, co zabrałam do swojego dorosłego życia z tradycji rodzinnej. Taki padł postulat, że to nad czym pracujemy w Małym Kolbergu, w edukacji dzieci, to jest to, co one zabiorą do swojego dorosłego życia. Wiecie Państwo, co zabrałam? Opowieść. Ja po prostu siedziałam godzinami, to jest mało powiedziane. Moi dziadkowie to są roczniki, byli świętej pamięci dziadkowie, ze strony taty, czyli ci, z którymi się wychowywałam, 1911, 1915 babcia.
Przychodzili do nich, ja kochałam z nimi spędzać czas, przychodzili do nich sąsiedzi. Mój Boże, ja po prostu całe swoje dzieciństwo spędziłam słuchając tych ludzi. I to jest mój rdzeń, moja podstawa, moja tradycja, to jest to, co mnie ukształtowało. Zresztą, jak patrzę sobie teraz wstecz na koncerty przeze mnie śpiewane, w ogóle na konstrukcję tych koncertów, na muzykę instrumentalną, to wszystko, to jest moje wielkie dzisiejsze odkrycie i Państwo jesteście jego świadkami, to wszystko ma strukturę opowieści. To, jak są pieśni ułożone, jak melodie taneczne po kolei i to jest coś, co ja wzięłam do dorosłego życia. Pomorze Zachodnie jest dla mnie, oprócz bycia niezwykłą skarbnicą różnych stylów w śpiewie, w tańcu, w muzyce instrumentalnej z caluteńkiej Bożej Polski i nie tylko Polski w obecnych granicach, ale również przedwojennych, do tego dochodzą całe tak zwane kresy, jest dla mnie po prostu taką skarbnicą. Jest to dla mnie niewiarygodna rzecz, że takie sformułowania, że one padają, proszę zapamiętać, że to jest cytat i nie są to moje słowa, że na Pomorzu nie ma żadnej tradycji. Na Pomorzu nie ma tradycji genetycznie związanych z regionem i tak dalej, i tak dalej. To są cały czas odmiany tych dwóch rzeczy, które powiedziałam i one, to się zmienia, ale one pokutują w Polsce również w takich wypowiedziach, no najbardziej w teoretycznych czy jakichś naukowych, ale wierzcie mi, że siedzę w temacie, czytam też bardzo dużo, szukam też różnych źródeł. Mówiąc źródeł, mam na myśli też współczesne jakieś publikacje i opinie na ten temat i to ciągle pokutuje. A jakby to nie jest proste zrobić to, co ja proponuję, czy to, co wiele osób proponuje, to, co Krzysztof o tym z Ewą mówili na przykład, to, co robią w swoim tym zespole Szczeciniacy. Jakby można podejść do tego wprost, twórczo i wprost, do tego, że ludzie z całej Polski przyjechali na Pomorze i po prostu sięgnąć do tego bogactwa repertuaru i tradycji muzycznych z całej Polski. A dlaczego by nie? Są rzeczy oczywiście takie, które się stały wizytówką Pomorza. One są bardzo niesamowite, na przykład sięgam do kartki, bo zawsze, wybaczcie mi, Pomorzanie, że mylę Gryfino z Gryficami. Wiem, że nie można tego pomylić, ale ja mylę. Edward Mojsak, cymbalista z Wileńszczyzny, pomysłodawca tych no, niesamowitych spotkań cymbalistów w Gryfinie właśnie. Proszę sobie przeczytać jego biografię. Jest strona edwardmojsak.wordpress.com, jego wnuczki, a także opowieść o nim na stronie www.żytomirska.pl przez Z. Kasia Żytomirska zebrała taką jego po prostu biografię na 4 strony. Co chcę powiedzieć, że jedno to jest to, że on jakby przeniósł w bardzo udany sposób swoją tradycję rodzinną, on przyjechał spod Wilna, z Wileńszczyzny, w to nowe miejsce życia, ale po prostu jak się przeczyta biografię, co on, ten chłopak z Wileńszczyzny, Boże, przez co on przeszedł, nie mówię tu o jakichś, tego nie wiemy, przez jakie rzeczy takie traumatyczne przeszedł, ale co on przeszedł jakby w swoim życiu, on się zapisywał na różne kursy, do różnych szkół, on po prostu dwoił się i troił, żeby móc uprawiać, no właśnie, tą twórczość ludową, swój rodzimy folklor, który przywiózł z domu rodzinnego i z Wileńszczyzny. On jest autorem, pokażę, to jest piękna rzecz. Jest taka śmieszna historia, bo ja pożyczyłam od kolegi cymbały i zamierzam się uczyć z tej książki. On jest autorem takiej publikacji, to wydał chyba Książąt Pomorskich. To jest, proszę Państwa, Szkoła Gry na Cymbałach i ten chłopak z Wileńszczyzny, który sam się uczył nut, który sam się uczył transkrypcji, który chodził na te wszystkie kursy KO w tamtych czasach, on po prostu po to, żeby przekazać swoją tradycję, stanął
na głowie w sposób dosłowny i doprowadził właśnie do wydania w 91 roku tego podręczniczka. Z tego co wiem, nie był wznawiany. Swoją drogą wielka szkoda, że nie był wznawiany, bo myślę, że wiele osób by z niego skorzystało. Jeszcze jedna postać, będę kończyć, bo jeszcze tą prezentację chcę Państwu pokazać, ale w zasadzie już widzę, że się zmieszczę ze wszystkim, co oczywiście tam z 5 minutek, Witku, jakoś wytarguję z Tobą, prawda? Kolejna postać to jest wspaniała, też jest taki zespół ze Stawna, tego Stawna koło, Boże, koło Kamienia Pomorskiego, Stawnianki, i to są takie spadkobierczynie pana Jana Iwaszczyszyna. Nie udało mi się spotkać, nie udało mi się, bo zamierzałam to w tym roku zrobić i zdobyłam do niej telefon, ale pandemia mi przeszkodziła, jego żony, która jeszcze żyje. I to był, on przyjechał w 1946 roku z okolic Trębowli, to zresztą tam, gdzie moja babcia się wychowywała. I to jest, no, to jest dzisiaj Ukraina, zachodnia Ukraina, na, jakby na wysokości, w zasadzie na wysokości Lublina i Chełma, po drugiej stronie granicy oczywiście. Przyjechał w 1946 roku i jest podobnym przykładem jak Edward Mojsak, czyli takiego, jak to powiedzieć, self-made mana, tak? To się tak się mówi, jakimś jest takie hasło, czyli chłopaka, który po prostu tak bardzo chciał, no po prostu muzyka była jego życiem. On pod koniec życia zaczął w ogóle tworzyć swoje utwory, zarówno muzykę, jak i słowa. Tworzył wiersze, te Stawnianki ze Stawna śpiewają te jego utwory. I no podaję te dwa przykłady, takich postaci było więcej, na pewno o wiele więcej niż ja dotarłam do tej wiedzy. Te dwa są powiedzmy takie najbardziej znane i jakoś ich dorobek zgłębiałam, ale tych postaci jest więcej. I co chcę też powiedzieć, na co zwrócić Państwa uwagę, na coś, co doskonale wszyscy wiecie, że ja mam takie hasło: pamięć wędruje z ludźmi. I mam też takie hasło, nie jestem w tym jakoś wyjątkowo oryginalna, czy to nie jest jakieś wielkie odkrycie, że tradycja to nie jest magma, to nie jest jakiś, nie wiem, sos, jakaś masa, która się tak wyleje i tam my sobie w tym tak pływamy. To jest coś, co powiedziałabym, że tradycja przenosi się jak wirus z człowieka na człowieka, ale to jest bardzo głupie porównanie, bo wszyscy na tym bardzo cierpimy i niektórzy nawet przepłacają to życiem, więc przepraszam Państwa za ten żarcik, ale tradycja to jest coś, co przenosi się z człowieka na człowieka i co noszą ludzie. To jest niby bardzo takie, bardzo, bardzo oczywiste, a jednak no w całej tej dyskusji o prawach autorskich do utworów ludowych trochę się o tym zapomina. Te wszystkie sformułowania: anonimowy geniusz ludu, no na litość boską, ani nie anonimowy, ani nie nieznany. Te rzeczy mają przecież autorów do jakby, do wiedzy o nich nie, jakby nie została ona przekazana. Tu jest świetna rzecz, tu jest na Podhalu. Większość kawałków, większość motywów to jest motyw po tym, po tym, po tym, po tym. W Radomskim, mówię o muzykantach, tak? W Radomskim też jest tak, że to jest po Walosku, to jest po Kaziu Czornym, tak mówili o panu Mecie, to jest tam po tym, to jest po Kędzierskim. Większość tych takich pełnokrwistych oberów, mazurów są, one mają autorów. Nawet jeżeli ten Kędzierski czy ten Kazio po kimś to wziął, ale to on był znany jako no właśnie taki nie tylko nosiciel, ale kreator, wręcz nawet powiedziałabym kompozytor tego utworu czy tej konkretnej jakiejś lokalnej tradycji. Więc przywołuję te postacie wybitne z Pomorza, już oczywiście obydwie nie żyjące, dlatego że takich postaci jest tam więcej i do ich dziedzictwa, do dziedzictwa pozostałego po nich się można się znakomicie odwołać. Dziękuję Marto Domachowska za cudowny cytat, że w świecie ludzkim nie ma monokultur. Nie wiem, czy ci nie wkładam tego w usta teraz, ale coś takiego powiedziałaś, bo
No, ja mam zdecydowane w ogóle stanowisko. Nie chodzi o to, żeby mieszać wszystko ze wszystkim, ale nawet w obrębie jednej kultury metaforycznie jest też wielokulturowość, czyli osobiste, rodzinne, wspólnotowe warianty dalej kultury, a to, do czego prowadzi monokultura, poczytajcie sobie Państwo, czy poczytajmy sobie o uprawach kukurydzy w Argentynie. I uważam, że wszelkie próby społecznej czy kulturowej monokultury prowadzą do tego samego, do straszliwie negatywnych konsekwencji. I teraz no, jestem wielkim orędownikiem tego, żeby na taką wielokulturowość, wieloźródłowość danej kultury, tak jak to ma miejsce na Pomorzu Zachodnim, żeby patrzeć jako na bogactwo, jako po prostu jako żyła złota. To jest, proszę Państwa, żyła złota i to jest moja definicja kulturowa Pomorza Zachodniego, którą dedykuję Pomorzanom, że siedzicie na żyle złota, tak się dawniej mówiło na wsi, siedzieć na wodzie, siedzieć na tym, siedzicie na żyle złota i co więcej, niektórzy z Was, wiele osób, które poznałam, z tej żyły złota korzystają, obrabiają to złoto i za to Wam bardzo serdecznie dziękuję, bo dzięki temu ja też doznaję pewnej inspiracji, mam inspirację z Waszych działań, z Waszej strony. Patrzę na podsumowanie, folklor już mówiłam, lokalne inicjatywy, źródła tożsamości, czyli te sagi, te opowieści pomorskie. To niestety powiedział to Rysiek Michalski, zanim ja otworzyłam usta, żeby to powiedzieć, bo uważam to w ogóle też za takie słowa definiujące moją pracę na Pomorzu. Pomorze jest żywiołem opowieści, tam jest żywioł opowieści na pierwszym planie, podobnie jak na Warmii i Mazurach. Proszę Państwa, jakie tam są historie. To jest historia z Warmii, właśnie taka młoda para, no Rysiek z Maćkiem Żurkiem już rozmawiali z nimi, jak mieli po 80, piękna, opowiem Państwu, że oni jako młodzi ludzie z rodzicami, jako no, takie starsze dzieci przyjechali właśnie skądś, z Kresów najprawdopodobniej, tylko że na Warmię, nie na Pomorze Zachodnie. No i ta dziewczyna, narratorka tej opowieści, chciała wyjść za mąż oczywiście za chłopaka ukochanego, ale biednego. Na co rodzice, to jak z bajki, nie? Na co rodzice powiedzieli, że ożeni się z mniej ukochanym, w zasadzie wcale nie ukochanym, ale bogatym. No i zaczęli przygotowywać ślub, wszystko już było uszykowane, msza, kiełbasa, wszystko zrobione i tam są, jakbyście Państwo byli na Warmii, to rzeczywiście można to do dzisiaj zobaczyć. Znaczy do dzisiaj, to mówimy o latach powojennych, ta jest, znaczy tuż powojennych, właśnie tak się zaplątałam, bo nie wiem, czy wtedy była już melioracja zrobiona, czy nie. Ona mogła być, mogli ją Niemcy jeszcze przed wojną zrobić, więc to prawdopodobnie jest ta sytuacja. Tam są takie studnie melioracyjne na polach i te studnie często, one są niezabezpieczone, nie mają takiej jeszcze nad ziemią, takiej betonowej nadstawki. No i jak ta historia wygląda? Uprzedzam, że będziecie płakać i to jest historia z happy endem. Otóż idą do ślubu, no bo tam szli na piechotę i już pan młody przyjechał po panią młodą, przyszedł ze swoim orszakiem. Oni idą już do kościoła i ta dziewczyna, czyli narratorka tej historii, z którą właśnie no, Maciek i Rysiek Michalski rozmawiali, oni mówili, że też się popłakali. Ta dziewczyna sobie wymyśliła, że ona woli się zabić niż, znaczy wymyśliła, pomyślała sobie, że woli się zabić niż wyjść za mąż za tego chłopaka drugiego. Co więcej, nie tylko wymyśliła, tylko doskonale to wszystko sobie przygotowała i zaaranżowała. Finał jest taki, że ponieważ ona była z bogatej, zamożnej rodziny, to miała bardzo taki bogaty też strój, suknię ślubną, miała wiele halek bardzo sztywno nakrochmalonych. I wierzcie czy nie, ale ta dziewczyna po drodze wskoczyła do tej studni, takiej studzienki tej melioracyjnej. Po prostu stwierdziła, no po prostu by chciała się zabić. I wyobraźcie sobie, że te wykrochmalone halki ją na chwilę przytrzymały.
na tym, że zanim wpadła dalej i się tam połamała czy utopiła, to ją złapali i wyciągnęli, ta rodzina. I to jest niesamowita historia. I ci rodzice, to jest najbardziej w tym niewiarygodne, oni po prostu uznali, że to jest znak Boży i że nie należy go lekceważyć i postępować wbrew niemu. Jakoś tam, no była tam jakaś, były duże nieprzyjemności pomiędzy rodziną tej dziewczyny a tego chłopaka, który nie został jej mężem, przeprosili go, że ślubu nie będzie, posłali po tamtego chłopaka, tego biednego, a ukochanego, ubrali go, szybko tam go przekonali i ona wzięła ślub z tamtym chłopakiem. I teraz, proszę Państwa, co czujecie, jak rozmawiacie z tymi ludźmi, którzy siedzą obok, jak dwa gołąbki takie cudowne, się kochające i trzymają się za ręce i on prawie płacze, jak ona to opowiada. Teraz do czego dążę? To powinna być oczywiście reklama płyty Tutejsi, którą Państwo możecie sobie online posłuchać z tych opowieści zachodniopomorskich. Ja tam poszłam tropem takich ciężkich wątków, w przeważającej części wojennych, ale kilka historii takich niewojennych tam jest. Proszę Państwa, ja takie historie opowiadam dzieciom, cytuję dzieciom i to po prostu na dzieciaki działa tak, że jak mam na przykład zajęcia w dwóch blokach, porannym i popołudniowym, z tą samą grupą dzieciaków, ośmiolatków, to po 7 godzinach podchodzi nie tylko dziewczynka, ale i chłopiec i mówią: proszę Pani, a co się z nimi stało? I ja w pierwszej chwili nie wiem, o co chodzi. No z tym, co Pani opowiadała, że ta Pani do tej studni chciała wskoczyć. To niesamowicie działa. Oczywiście to teraz nawet podobno jest w biznesie używane właśnie, że tak jest, no jakiś storytelling biznesowy czy coś, nie zgłębiałam tego, ale chodzi mi o to, że to jest też narzędzie, że tam, gdzie nie mamy piosenki, melodii, tańca, mamy po prostu opowieść, która może być doskonałym takim wehikułem czasu i narzędziem edukacji w tradycji. No i teraz robię 5 minut, to jeszcze 3. I robię teraz udostępnienie ekranu i pokażę Państwu kilka zdjęć z krótkim komentarzem. Dobra, i teraz zrobię tak, share screen. Witek nie przerywa, to znaczy, że mogę mówić. To jest share. Teraz pokaz pamięci. Tak? Dobra, jest wszystko widać? Halo, halo. Widać. Dobra, więc taki wygłaszałam referat na konferencji pod takim tytułem, którego się trzymam. Tu jest, no w zasadzie to już powiedziałam Państwu, bo to był taki bardziej teoretyczny a propos metodologii pracy, badań terenowych. Opowiem to Państwu na zdjęciach. Zdjęcie z 25 roku, pani Ania Bartoszewska z Lipian, z którą, o Boże, niesamowita postać w ogóle, z którą z tradycji, z jej rodzinnego archiwum jest to zdjęcie. Tutaj na zdjęciu jest część jej rodziny. To było takie wesele chłopsko-inteligenckie, zresztą widzicie Państwo po strojach, polsko-ukraińskie też przy okazji. Zaleszczyki to są, no to są też dawne kresy, też jakby duch Ukrainy. Nie wiem, czy tak, to chyba się jeszcze, no, Mielnica Podolska, no jasne, do Podola się tu właśnie zalicza. I ten słynny taki, co za, nie wiem, chyba Piłsudski to inspirował, czy dał pieniądze, ten słynny most w Zaleszczykach, który najpierw stwierdzono, że musi być szybki pociąg z Warszawy do Zaleszczyk, bo to było słynne uzdrowisko w dwudziestoleciu międzywojennym, a potem stwierdzono, że most kolejowy, który tam był, tego nie wytrzyma i wybudowano taki bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, most kolejowy. Dziadek mojej rozmówczyni, z której archiwum jest to zdjęcie, był jednym z konstruktorów tego mostu. Proszę Państwa, tam są takie historie i to nie powiem, że jedna w jedną, ale co druga. Częścią jej rodzinnej tradycji jest chociażby taki skład instrumentalny.
Troista muzyka, jak to mówią huculi, czyli basy, skrzypce, cymbały. Troista muzyka, taka oryginalnie huculska, to było dwoje skrzypiec i cymbały, ale tutaj jest nawiązanie do tego składu. I to jest coś, co ona pamięta, o czym opowiada, co jest częścią jej rodzinnej tradycji. Przeskoczę teraz tutaj slajd. To jest też z tej rodziny, tylko w obrębie jakby części jej rodziny. To jest, nie pamiętam, ślub jej rodziców albo wujka. I teraz zobaczcie Państwo, coś niesamowitego. To jest jakby no, miejska, inteligencka rodzina. Natomiast oni robią sobie wesele i robią sobie zdjęcie weselne, urodziny, bo ona mi tak opowiadała, urodziny w chacie takiej wiejskiej, że jakby no, w taką stylistykę przyjmują. Teraz kto z Państwa mi powie, co to są te takie wiszące pod strzechą, takie jakby bukieciki wstążeczki. Dobra, trochę źle zadałam pytanie, to podpowiadam, że w okresie wielkanocnym było, w drugi dzień Wielkanocy było wesele. To są pisanki, takie z wstążkami i z gałązkami. Tamtejsza wielkanocna tradycja, że się je wieszało, upowały również na zewnątrz domu. To jest też tradycja rodzinna tej jednej osoby, z którą ona przyjechała na Pomorze. Tak, to nie mogą być, Boże, co ja gadam, to nie mogą być jej rodzice, bo ona była z 31. To jest, już się poprawiam, to jest ktoś z rodziny. I to jest wesele tej pani, o której mówię, w 51 roku w Sulimierzu, to jest w rejonie, no bliżej, no koło Lipian, bliżej Pyrzyc, powiat pyrzycki. I to jej mąż był z Mazowsza, ona była z tak zwanych Kresów i w jakiej oni tradycji sobie też robią wesele. No tutaj jest harmonia, popraw mnie Witku, harmonia czy akordeon? Harmonia chyba, nie? Wygląda na akordeon. Akordeon, dobra, tak, przepraszam. Mamy baraban bardzo fajny, no i saksofon. I jak pytałam o dobór tej orkiestry, to ta pani Ania spojrzała na mnie w ogóle ze zdziwieniem i mówi, jaki dobór. Brało się taką, jaka była, jak się chłopaki zwołali po prostu na to tak się grało, takie były dostępne kapele. Zobaczcie Państwo, jakie bogactwo też i opowieści tej jednej osoby i co jest jej jakby, no co jest jej po prostu tradycją, co się mieści w jej pamięci, czego ona w ogóle doświadczyła też w życiu jako tradycji, w której się wychowywała, tego niesamowitego bogactwa. Wrócę tu do zdjęcia, oto Wileńszczyzna, 38 rok, bardzo też, tutaj mamy cymbały, bardzo charakterystyczne, z tego jakby słynie Wileńszczyzna, zresztą opowiadając o panu Mojsaku, właśnie do tego też nawiązywałam. To już jest od innej osoby zdjęcie. Jeszcze jest też zdjęcie z pogrzebu z lat 40. i wiele osób mi opowiadało, że tam skąd na Pomorzu, gdzie przyjechali z Wileńszczyzny ludzie i gdzie było przynajmniej kilka rodzin we wsi, to jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu oni robili bardzo tradycyjne czuwanie takie przy zmarłym i tradycyjny pogrzeb właśnie z udziałem ludzi, z udziałem śpiewów i no i tego, co, jak po prostu te pogrzeby robiono dawniej, więc to jakby nie jest odkryciem, że tradycje pogrzebowe dłużej niż weselne są praktykowane i przekazywane. Wioska na przykład Koniewo, koło niedaleko Wolina, bardzo piękna, urokliwa i tam w tym Koniewie takie miały właśnie miejsce pogrzeby tradycyjne i czuwanie przy zmarłym. To jest z archiwum, część rodziny przyjechała z Lubelszczyzny i tu jest taka no, typowa lubelska, jak sobie otworzycie. Dobrze, żebym nie palnęła, teraz nie wiem, czy tam są zdjęcia. Jakieś opracowanie na temat kolędowania na Lubelszczyźnie, bo miałam na myśli opracowanie profesora Bartmińskiego. Tam są takie zdjęcia i to wzięła ze sobą rodzina.
która się tam przesiedliła. To jest dziadkowie mojego kolegi, którzy też od Sasa do Lasa. Ona była z Kresów, z dzisiejszej Ukrainy. On był z Nasielska pod Warszawą. Obydwoje lubili muzykować i tak sobie właśnie muzykowali. I to w ogóle bardzo ważne. Te tradycje muzyczne w tej rodzinie są szalenie ważne. Tutaj jest okładka płyty Tutejsi, którą Państwo z tymi opowieściami możecie ją posłuchać pod tym adresem SoundCloud i Tutejsi. No i teraz as z rękawa, z dedykacją dla Kasi Janiszewskiej, z którą pracujemy nad projektem Zgłębiamy przedwojenną muzykę pomorską z Pomorza Zachodniego, niemiecką, no i w ogóle z północnych Niemiec, bo tam też jakby sięgała, to jest jakby ten sam styl. I to było, proszę Państwa, niesamowite, kiedy poznaliśmy taką fajną grupę, grupa Malbruch z Berlina, którzy się zajmują właśnie niby folkową, ale bardzo tradycyjnie grają i zgłębiają tradycje muzyczne, przede wszystkim północnych Niemiec. Poznaliśmy się z nimi, ja ich zaprosiłam do koncertu na Festiwalu Mazurki prezentującego tradycje Pomorza Zachodniego jako część tych tradycji. Oni tam wtedy byli w niepełnym składzie, ale no to już było coś, to był bardzo fajny koncert. Co chcę powiedzieć, że nie wiem, czy powinnam zdradzać, czy nie, ale aha, miałam zdradzić wszystko. Dobra, pracujemy nad płytą i z tym repertuarem właśnie pomorskim, przedwojennym. Na tej płycie znajdą się również melodie takie jakieś najwcześniejsze, z którymi jakby te melodie niemieckie miały szansę się spotkać. Oczywiście, że jedni przyjeżdżali, a tych Niemców w no, taki bardzo, no nieraz właśnie straszny sposób wysiedlano, więc na pewno sobie nie gadali o muzyce, ale mówimy o takim symbolicznym spotkaniu muzyki tych, co wyjechali i tych, co przyjechali w 45, 6, 7 roku. I zaczęliśmy współpracę, zaczęliśmy próby, spotykamy się, pracujemy nad tym materiałem, no i tak sobie pracujemy i tak dowiadujemy się, że tam jest właśnie charakterystyczny dla północy Niemiec akordeon diatoniczny, mandolina. I proszę Państwa, goszczę u mojej serdecznej przyjaciółki Marty Hołowni w Pyrzycach. I Marta mówi, słuchaj, mam coś dla Ciebie, co musisz zobaczyć. Mówię, co? Ona mówi, ktoś mi podarował album znaleziony na strychu w domu tam w okolicach, w jednej z miejscowości, w okolicach między Pyrzycami a Lipianami. I opowiedziała mi cudowną historię o akcji. Zrobili z kolegą z Niemiec akcję poszukiwania rodziny, która, do której należałby ten album. Nie znaleźli jeszcze tej rodziny, ale w tym albumie jest takie zdjęcie. Jest akordeon diatoniczny, są skrzypce, tam z tyłu gdzieś tam było na zbliżeniu widać mandolinę. Może po mnie na tym zdjęciu, a może na tym. No w każdym razie była jeszcze na którymś z nich mandolina. No i to jest, tak obstaję, że to są lata 30, dlatego że tam były daty w tym albumie i on był robiony chronologicznie. On był prowadzony od lat 20 i należał prawdopodobnie do jakiejś dziewczyny, która, tam jest jej zdjęcie ślubne, tak prześledziłam. Boże, co za historię można prześledzić w ogóle nie znając osoby, ani jej personaliów, ani nic. To jest też kolejna ciekawa sprawa. Domyśliłam się potem, że jakby też patrząc po rysach twarzy tych ludzi, tej rodziny, że ona tu gdzieś ta kobieta jest na tym zdjęciu, czyli że to mogą być jakieś połowa lat 30. No i tutaj zapraszam Państwa na takie strony. Jest też mój mail, gdyby ktoś chciał pogadać, pokonwersować. I mimo, że zaczęliśmy w punktualnie o 20, to przedłużyłam 17 minut, za co serdecznie przepraszam. I bardzo Państwu dziękuję za uwagę, a Tobie, Witku, za zaproszenie, ponieważ ja kocham o tym mówić i to jest jedna z największych przygód ostatnich lat moich.
w sensie w ostatnich latach, właśnie ta przygoda z Pomorzem. To jest coś, za co jestem wdzięczna losowi. Trochę zrobiłam dlatego, żeby rozpocząć tę przygodę, ale nie zaczęła się ona przypadkiem, ale prawie przypadkiem, bo to jest jednak ode mnie spod domu do Wolina mam 789 kilometrów na rynek do Wolina, więc jakby jako, tak, jako taka sama przygoda, żeby tak dla przygody jeździć, to trochę za daleko, więc to jest cudowne i dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim i zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że zaprosicie znajomych. I oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę jeszcze się podzielić czymś albo pogadać, to jeszcze możemy chwilę tutaj pozostać. A jeszcze chciałem powiedzieć coś, że zapomniałem, przedstawiając się, powiedzieć, że mój tata wychował się w Koszalinie, a mama urodziła w Miastku, także też jestem poniekąd zachodniopomorzaninem. Och, ja kiedyś jestem na rehabilitacji, zresztą wtedy jak intensywnie jeździłam w 2017 roku na Pomorze, jestem ci ja na rehabilitacji i pan od masażu manualnego, rozmawiamy coś, ja mówię, a jutro jadę, gdzie pani jedzie, na Pomorze, mówię, ale to zachodnie, a podałam miejscowość, mówię, to na Pomorzu, ale to zachodnie, ja mówię, ja doskonale wiem, bo moja babcia z Iwieńca na Białorusi tam przyjechała, więc mówię, co? I od razu cała historia też rodzinna, więc wychodzi na to, że wszyscy mamy jakieś koneksje z Pomorzem Zachodnim. No i bardzo dobrze. Tymczasem moja babcia do Koszalina przyjechała z Landskorony. Ja. Dzięki, do zobaczenia za tydzień.